26. piątą sesję Rady Gminy w Kowale, 7. kadencji. Witam Państwa radnych. W imieniu Państwa radnych i swoich witam wójta naszej gminy, pana Tadeusza Oczyńskiego. Witam zastępcę pana Tadeusza Burskiego, witam panią sekretarz, witam panią kierownik obcy, panią Zaleszczyk. Bardzo ciężkie jest to nazwisko. Nie mogę witam wszystkich Państwa sołtysów, witam obsługujących Radę Pani Martonę Szczęską i Łukasza Wakułę oraz gości. Witam naczelnika pana komendanta i panią Okulską wraz z prowadzącą jej osobę. Szanowni Państwo, 3 dni temu uczestniczyłem w pogrzebie naszego kolegi zmarłego pana Jana Działaka. Był tutaj pan zastępca wójta, był Dariusz Kruślak z tego terenu, był jeszcze inne osoby, pan Skopek. To było godzinie 13. Po południu dostałem informację, że zmarł ojciec naszego kolegi radnego, pana Pawła Rysa. Chciałbym, aby wszyscy powstali i uczcić minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum do podejmowania uchwał. W dzisiejszej sesji uczestniczy 14 panów i panów radnych, przy jednym nieobecnym. Oto porządek obrad, jaki został przygotowany na dzisiejszą sesję. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu 44 sesji Rady Gminy Kowala z dnia 23 marca 2018 roku. Informacja wójta z pracy realizacji uchwał od poprzedniej sesji. Punkt 5. Informacja przewodniczącego rady o pismach i wnioskach skierowanych do Rady Gminy, trybie ich załatwiania oraz sprawozdanie z działalności między sesjami. Punkt 6. Sprawozdanie z realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego przez Komisariat Policji III w Radomiu na terenie gminy Kowala 2017 roku. Punkt 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla gminy Kowala. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie i wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Kowala. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Kowala, stanowiącej własność gminy Kowala na rzecz użytkownika wieczystego. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy do minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Kowala. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Radomiu. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gminy w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Radomiu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Kowala na 2018 rok, zapytania, interpelacje i wolne wnioski. I punkt 14. Zakończenie obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do porządku obrad? Jeśli nie ma, to chciałbym wprowadzić projekt uchwały o dietach w punkcie 8a. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu uchwały o dietach w punkcie 8a? Proszę o podniesienie ręki. Mam pytanie, skąd się bierze projekt tej uchwały? Wprowadzamy tak. Może Pan uzasadnić, dlaczego mamy wprowadzać? Skąd się bierze ten projekt? Ja uzasadnię. Są wątpliwości, mamy kontrolę z RIO od 20 marca, są wątpliwości pana inspektora kontrolującego co do słuszności wypłacanych diet. Dlatego, żeby już dzisiejsze diety były wypłacone zgodnie prawnie, tak jak powinny być, dlatego jest to dyskusja, tam szczegóły tak mamy. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu uchwały diet w punkcie 8? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę.
Panie Przewodniczący, jeszcze jedno zdanie co do tej uchwały. Czy wtedy, gdyśmy głosowali tamtą uchwałę, pani radca się podpisywała pod tym, czy nie? No, nie ma pieczątki. Nie ma pieczątki pani radcy prawnej, panią, czy w grudniu 2014 roku była pani Kwiatkowska. Czyli nie ma. Nie ma. No. Nie ma. Kto jest za przyjęciem porządku? Protokołu, za przyjęciem protokołu wraz ze zmianami, proszę o podniesienie ręki. Porządku. Proszę o podniesienie ręki. Przy jednym nieobecnym. Chciałbym teraz, Wysoka Rado, aby... To jeszcze protokół. Przyjęcie protokołu. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu 44 sesji Rady Gminy Kowala z dnia 23 marca. Czy ktoś ma jakieś uwagi co do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu 44 sesji Rady Gminy Kowala z dnia 23 marca 2018 roku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dwie osoby. 14, jedna osoba nieobecna, dwie się wstrzymały. Wysoka Rado, prosiłbym teraz, aby głos oddać tutaj panu komendantowi, ponieważ jego czas jest ograniczony. Prosił, żeby wystąpił teraz zamiast w punkcie 6. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Przedstawię wam tak pokrótce sprawozdanie z ramki zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego komisariatu trzeciego policji na terenie gminy Kowala w 2017 roku. W 2017 roku na terenie gminy Kowala popełniono 128 przestępstw stwierdzonych, tak? Z czego 93 przestępstwa były to przestępstwa kryminalne, 42 to są przestępstwa silnie podstawowych kategorii. 7 podstawowych kategorii to jest złomienie, kradzież, kradzież złamanie, bójka, pobicie, kradzież pojazdu, włamanie. Jeśli chodzi o jak to się rozbija na poszczególne kategorie. W 2017 roku mieliśmy jedno pobicie, 0 uszczerbku na zdrowie, uszkodzeń rzeczy, czyli przestępstw dotyczących uszkodzeń rzeczy 6. Kradzieży z włamaniem 9, kradzieży samochodu 1, 23 kradzieże. 0 rozwoju. Można tutaj zauważyć, że na pewno bezpieczeństwo pod względem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu uległo poprawie, ponieważ zauważymy mniej przestępstw. Wykrywalność przestępstw na terenie gminy Kowala w 2017 roku ogólnie na dosyć wysokim poziomie, jest na wyższym poziomie niż w roku 2016, wynosi 61,7%. Jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne, również jest na wysokim poziomie, bo jest niecałe 53%. Jeśli chodzi o wykroczenie, w roku 2017 na terenie gminy Kowala odnotowaliśmy mniej nałożonych mandatów karnych porządkowych. Znaczy ogólnie mandatów karnych. Myślę, że spowodowane jest to tym, że osoby po prostu mniej popełniają wykroczeń. Nie to, że jest mniej patroli, czy my nie jeździmy po tym rejonie. Myślę, że już ludzie do tego przywykli, że no należy żyć bardziej uczciwie, czy bardziej tak, nie popełniać wykroczeń. Jeśli chodzi o mandaty w rozbiciu teraz, jeśli chodzi o mandaty związane z wychowaniem szczęśliwości, nałożyliśmy takich mandatów 145. O 9 mandatów mniej niż w roku ubiegłym. Ujawniliśmy 27 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Jest to jedno wykroczenie więcej niż w roku 2016. Jeśli chodzi o wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej, nałożyliśmy mandatów 13, o 2 mandaty więcej niż w roku 2016. Jeśli chodzi o wykroczenia przeciwko urządzeń użytku publicznego na terenie Kowali, w 2017 roku nałożono zostało 21 mandatów, więcej o 5 niż w roku 2016. Jeśli chodzi o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i
porządkowi publicznemu komunikacji na terenie Kowali. W 2017 roku nałożyliśmy na 145 takich mandatów, o 13 mandatów więcej niż w roku 2016. Prowadzimy, w roku 2017 prowadziliśmy 19, nałożyliśmy 19 niebieskich kart rodzin objętych procedurą niebieskiej karty, gdzie jest podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. I jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to w roku 2017 zdarzeń drogowych było mniej niż w roku 2016. Wypadków drogowych było mniej, kolizji drogowych było mniej, zabitych było mniej, natomiast osób rannych było więcej. W mojej ocenie na pewno, biorąc pod uwagę przynajmniej statystykę, to no, poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nie wiem, czy było to spowodowane remontem drogi, tak, no bo nie oszukujmy się, też przez to te samochody jeżdżą wolniej i uważniej, tak jest moja ocena. Natomiast jest to zauważalne i generalnie to jest cała statystyka, jeśli chodzi o wasz rejon. No nie było tutaj, jestem z Państwem od 1 lipca, na 1 lipca nie było tutaj takich zdarzeń drastycznych, zdarzeń naprawdę wyjątkowych, tak? O jakimś tam szczególnym, o jakiejś szczególnej problematyce. Może macie Państwo jakieś wypytania, to może coś odpowie, no tak? To są cyferki. W mojej ocenie jest na pewno troszeczkę lepiej niż było. Pani Basia się udziela. Tak, ja mam pytanie, mamy tu wykres wykrywalności przestępstw z 7 podstawowych kategorii gminy Kowalewa, tak, 2014-2017. I jest spadek od 19,1%, to znaczy, że jest mniejszy przestępstw wykrywalności. Ja już mówię. Bo Pan o tym nie mówił. Ja już mówię. Jeśli chodzi o 7 podstawowych kategorii, jest to kradzież, włamanie, pobicie, bójka, rozbój, kradzież pojazdu i uszkodzenie mienia. Posłuchajcie Państwo, generalnie wykrywalność jest w 7 kategoriach niższa niż w latach ubiegłych, ponieważ jest tutaj, mamy tutaj popełniony troszeczkę przestępstw przeciwko mieniu, czyli przestępstwa kradzieży i uszkodzenia mienia. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu są to przestępstwa przez nas, one są wszystkie ważne, tak? Ale przeciwko życiu jest to przestępstwo, gdzie jest zdecydowanie łatwiej ustalić sprawcę. Tutaj w tych przestępstwach przeciwko mieniu, czyli jest to kradzież, bo dlaczego ta wykrywalność jest taka w 7 kategoriach zaznaczam? Bo ogólna wykrywalność jest zdecydowanie lepsza. 7 kategorii, uszkodzenie mienia i kradzież są to przestępstwa albo czasami przestępstwa popełnione przez osoby Wam, czy nie mówię Wam, mieszkańców znane i ludzie nie chcą tego zgłosić, ponieważ obawiają się, że będzie później jakikolwiek odwet. Bądź są to przestępstwa typowo popełnione, że tak powiem, przez osoby przyjezdne, tak? Gdzie rozpoznanie tutaj nasze, mimo tego, że chcemy, no jest czasami na niższym poziomie niż chcielibyśmy je osiągnąć. Dziękuję. Pan Partnieski jest. Ja chciałem zapytać Pana Komendanta pytanie. Myślę, że jeżeli chodzi o sprawozdanie, to ono jest czytelne i bardzo przejrzyste. Zawsze miło policji widzieć. U nas pytanie krótkie. Kiedy Państwo fizycznie będziecie pracowali w Kowali? Posterunek stoi kilka miesięcy. Jak to wygląda? Czy ma Pan taką informację? Ja takiej informacji nie mam. Sam chciałbym dzisiaj zapytać, może Pan Wójt, może Pan Przewodniczący ma taką informację, ponieważ otwarcie posterunku jest to, nie jest to umowa, ale jest to w roli kwestii Komendy Wojewódzkiej, Komendanta Mazowieckiego, no i tutaj Pana Wójta. Więc przepraszam, najmocniej, bo moje pytanie było króciutkie, bardzo dziękuję. Te same pytania zadajemy cały czas stronie. Pan wójt odpowie. Wczoraj pan zastępca rozmawiał we wtorek z komendantem miejskim i wczoraj ja rozmawiałem telefonicznie. Wstępnie jest umówione otwarcie posterunku na 22 maja. Być może dzień lub dwa się przesunie w zależności od tego, jak komendant główny, ale w maju na pewno będzie odebrany, otworzony. Pan Kroślak, proszę. Ja mam pytanie, czy posiada pan takie dane, gdzie jest najwięcej przestępstw przeciwko mieniu na terenie gminy Kowala, w jakich miejscowościach?
No nie, nie, nie da się, to jest rozbite to jest na całą waszą gminę, na całą. Czasami, a jeszcze powiem Państwu jedną rzecz, ja tutaj akurat nie mam tego wyszczególnionego, natomiast tutaj też są również przestępstwa takiego typu jak, daję teraz przykład, jeździ ktoś z Kielc, postawi samochód na stacji CPN, ktoś mu ten samochód uszkodzi i to nie dotyczy fizycznie waszych nas tutaj i mieszkańców, tylko osoby przyjezdnej, ale przestępstwo powstało na naszym rejonie i bierzemy je w statystykę tą, tak? No tak to działa. Sporo zdarzeń było na CPN-ie, tam jak jest, na siódemce było pana Antonia. Tam jest pan Wyślak, z Ukraińcami, oni tam śpią i... No na przykład dzisiaj mieliśmy zdarzenie, gdzie dokonano kradzieży z łamaniem do samochodu. Państwo panowie obywatele Ukrainy spali, łamanie było. Jest to problem, chciałem Państwu zaznaczyć, całego, nie tylko powiatu, ale również całego województwa. I są podjęte, są osoby wytypowane do tego typu zdarzeń. To jest kwestia tego, żeby no, te osoby zapłacić na gorącym uczynku, bo to jest bardzo problematyczne. Jeszcze mam pytanie jedno tutaj z bieżących spraw. Czy prowadzone jest tutaj przez Państwa komisariat dochodzenie, postępowanie w sprawie, do tym to jest takie słuchy, w sprawie wysyłania pism do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, którzy mieszkańcy wysyłali pisma, że są na przykład przeciwni śladom drogi i wiem, że takie no, były wizyty u niektórych z Państwa. Wracanie autentyczności. Tak. Posłuchajcie Państwo, nie... Powiem tutaj to może opowiadać, bo proszę Państwa, było jedno pismo z Komendy Stołecznej z Warszawy. Celem rozpytania tam lista osób była, czy składały, czy uczestniczyły w jakimś tam zebraniu i czy składały podpisy na liście. To było z Komendy Stołecznej pismo z Komendy Stołecznej z Warszawy. Nie tam jest prowadzone jakieś duże postępowanie i było coś, żeby... Ale to było przeciwko jakiejś osobie? Nie, to nie było... Nie powiem panu szczegółowo, bo ja kojarzę takie pismo, bo czytałem je, ale... Nie, bo to może być różnie odbierane, że teraz te ślady są dwa zakreślone i mieszkańcy, no nie wiem, żeby się nie bali później nie wypowiadać w tej sprawie, bo zaraz tutaj policja przyjdzie tam. Ale myślę, że nie muszą się obawiać, tak? No tak myślę, ale są starsze osoby i przychodzi do nich. U nas w komisariacie nie ma nic. Ja mówię, ja pamiętam jedno pismo, które około, nie wiem, może 3 tygodnie temu było i dostał to dzielnicowy, tam była chyba Romanów, tam te okolice gdzieś. Dziękuję. Niech pan Gębski, proszę. Jakieś się zdarzeń. Znaczy, że w tej sytuacji odprowadzili krzyżówek, prawda? W tej chwili jest remont tych krzyżówek, wszystko czasy w Wielkiczu. Najwięcej zdarzeń jest samochodowych na krzyżówce. Dlaczego? Dlatego, że droga podporządkowana powiatowa, tak która w tej chwili jest remontowana, jest droga podporządkowana w drodze wojewódzkiej i powiatowej z górki. Kiedyś proponowany był znak stop z tej strony. Dlaczego to mówię? Ile razy przyjeżdżamy do akcji my, po strażacy, widać reakcję kierowcy. Jadąc od strony Rożek powiatówką na Parzynicę wojewódzką, praktycznie nieraz nam ten kierowca nie zatrzymuje się, nie zostaje po prostu, nie proszę, na pamięć. Było to drzewo jest w tej chwili troszeczkę podreperowane. Panu Wójtowi już też zgłaszałem drogę przy zakończeniu teraz remontu tych dróg, żeby to postawić znak stop, czyli przed krzyżówką, bo to wydaje mi się, to na pewno dużo załatwi sprawę, żeby to unikać. Bo tych, ja kiedyś zgłaszałem do ruchu drogowego też tą sytuację. Podobna sytuacja była na zakręcie na drodze wojewódzkiej, gdzie nie było tych tak zwanych sierżantów świetnych. Też samochody jechały prosto w płot, prawda? W tej chwili to jest mniej i tutaj dobrze by było. Ja z mojej strony prośba i mieszkańców taka, żeby ten stop, bo ludzie wprost widzą, musicie, żeby wystąpić o ten znak stop. Po tej drogi powiatowej na krzyżówce. Ja odpowiem, pan już sobie sam odpowiedział, zarządcą drogi jest to. No, wiadomo, powiat. No to Komisja Bezpieczeństwa nie skieruje pisemko do starosty o zmianę organizacji i uzupełnienie o znak stop.
Tak, ale wiecie, my nie jesteśmy władni do... Nie, ja rozumiem, bo ja osobiście zgłaszałem do pana wójta, pan wójt na pewno to wystąpi z wnioskiem do starostwa, nie wiem, powiatu, ale ze słów wójtowego wydaje mi się też takie wsparcie, bo rozmawiałem tutaj przy zdarzeniu z kolegami i oni mówili też, że dobrze by było, żeby nawet dzielnicowy też z takim wnioskiem wystąpił w porozumieniu z panem wójtem, żeby to do tego bezpieczeństwa doprowadzić lepszego. Także proszę oczywiście. Dziękuję. Organizację ruchu zatwierdza powiatowy inżynier ruchu drogowego wspólnie z drogówką z komendy miejskiej. Tak, na panie wójcie, ale jeżeli się tutaj wszyscy włączymy w to, to by... Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Zamykam temat, panie komendancie. Dziękujemy panu za przybycie. Przechodzimy do... Panie komendancie, bo nie ma sesji, tak? Dobrze. Przechodzimy do punktu uchwalnego. Czy pani chciałaby coś powiedzieć? Chciałabym. Bardzo proszę. Chciałabym wystąpić w swojej obronie, gdzie na poprzedniej sesji pan Świątek mnie zniesławił. I oczekuję, teraz tu wytłumaczę, przyniosłam dokumenty naszego klubu. Wszystko, żeby do wglądu, do radny, całą dokumentację. Że my nie robimy żadnych potężnych pieniędzy, co mi zarzucił pan Świątek. Bo my osiągamy straty. W statucie naszego klubu jest zapis, że mamy dobrowolne składki na cele statutowe. U nas w klubie, to jest dostępne w gminie, u nas w klubie rodzice płacą, którzy chcą. Ja nie pobieram żadnej pensji, w odróżnieniu od trenerów wzorzy, którzy pobierają pensje, bo co niektórych znam, pan Świątek to powiedział, że oni nie pobierają. Wzorzy też są pobierane składki od dzieci. Proszę bardzo, do państwa radnych, do przeglądu. Otwierajcie sobie, wszystko jest opisane, sprawdzajcie. Są wszystkie naciągi straty. Zarzucone mi zostało, że pozyskuję pieniądze z zewnątrz, tak? Ze starostwa. Do czego dwa lata temu, pan Świątek, kiedy nie był wiceprezesem dworzy, sam mnie namówił. Powiedział, że mam się udać, zgłosić, żeby napisać taki projekt o dotację. Ja myślę, że nam wystarczy tylko statut. My przeczytamy statut. Ale statut jest dostępny, my składaliśmy statut. Tak samo nie to, że musiała wszystko jest zarejestrowane w klubie. My nie znamy statutu. My się nie mamy czego wstydzić. Są wszystkie CIT-y, są wszystkie wyciągi z kont bankowych. Zarzuconą kolejną rzecz, że radni w ubiegłym roku nie wszyscy zadeklarowali wpłacić pieniądze dla dzieci, a ja pobierałam od dzieci jeszcze pieniądze za obóz. No ludzie kochani, co niektórzy płacili 800, co niektórzy 400, co niektórzy w ogóle. Jak ja za te pieniądze miałam zorganizować obóz dla 20 osób, przepraszam, dwa obozy, czyli łącznie 25 dni wypoczynku. W jakim my świecie żyjemy? Za 800 zł na 25 dni? Pan Świątek to chyba coś zaczyna mieć problemy, czy z pamięcią, czy z normalnym funkcjonowaniem. Przeszedł na emeryturę, to już niech siedzi w domu, a nikt nie robi i nie miesza. Bo to są same oszczerstwa, które przychodzi, chwali mi się, dlaczego pani nie pójdzie do gminy. Nam gmina, byli drukarze raz na obozie, dołożyła 5000 i transport nam finansuje. Po co? Jeśli to są, jest nieprawda, po co chodzi i rozpada takie bzdury? Ja pytam pana wójta, a pan wójt mówi, że nieprawda. Czy ja naprawdę mało to robię? Czy ja robię coś złego, żeby mnie tak szkalować? I nie wiem, uważam, że stworzyłam fajny klub, z fajnymi dzieciakami, rozsławiam, tak, nie wiem na czym, na jakiej podstawie w ogóle pan Świątek wysnuł takie przypuszczenia. Kupuje dzieciom dresy, koszulki, judogi, torby, wszystko, finansuje im wszystkie wyjazdy. Dlatego tak walczę o te pieniądze. Żeby rodzice nie dokładali co tydzień, zresztą i tak dokładają na każdy wyjazd. Ale postawcie się w sytuacji rodziców, u których trenuje dwoje czy troje dzieci. Każdy wyjazd to są jakieś pieniądze. Staramy się im opłacać w 70-80%. Nie zawsze nas na to stać. Nie śpimy w hotelach, śpimy przeważnie w jakiejś stronie, gdzie jest po prostu... Gdzie jest najtaniej? 17 zł na tym, gdzie jest najtaniej? Śpimy na macie. Czasami miały pościel, czy sobie nam mamy wziąć śpiwo. Szukamy najtańszych rozwiązań. Cały czas się nas blokuje. Jak jeździliśmy do Warszawy za 100 zł, bo tyle pali samochód prywatny. To nam kazali robić ryczałty. I my teraz, musimy odpisywać. A 150 zł jest na lewo, gdzieś te pieniądze uciekają. No my bo mamy ja muszę wykazać, że 250 wydałam. No my musimy ryczałty wpisywać. Tak
dalej. Cały czas próbujemy coś robić dla tych dzieci, żeby jak najwięcej skorzystały, żeby jak najwięcej. To jest zasiadamy w gminnej radzie sportu. Ja powiedziałam, że my jeździmy na trzy obozy w roku. Bo tego też mają zawodnicy, to pan jednak odpowiedział, a my nie jeździmy, bo nas nie stać. Skąd to jest to 40 zł? No my sobie musimy uzbierać to jakoś z własnych pieniędzy, ale my tych pieniędzy i nie mamy. To są jakieś ślepe pieniądze. Dziękujemy Pani Gębski, proszę. Może Pani Małgosiu, może tak, nie na komisji rewizyjnej, bo w tej chwili to jest sesja, wiadomo, że to nie jest w stanie nikt zobaczyć tego. No tak, ale ja zobaczyłam, ja bronię własnego i ja rozumiem, tak dobrego. Ja rozumiem i po sprawdzeniu na komisji rewizyjnej my takie sprawozdanie przedstawimy. Jeśli mogę, zawsze, ale przepraszam bardzo, tak, ale wcześniej, ostatnio dwa lata robimy ryczałty. Wcześniej nie było żadnych ryczałtów, proszę panie, wtedy na transport. Pan Wiesław Pachniewski. Czy jeszcze nie dokończyłam, mogę? Ale pan, Wiesław Pachniewski poprosił o głos w trybie przewidzianym statutem. Słuchajcie Państwo, chciałbym tutaj zabrać głos z dwóch powodów. Pierwsza rzecz, no niestety nie byłem na tej części sesji, która dotyczyła tego haniebnego występu pana Świątka. Pan Skowek się przyłączył, tutaj mój kolega z Rady, do tego dziwnego, zakompleksionego, powiedziałbym, stanowiska. Ale w tym jednym momencie chciałbym zapytać pana wójta Osińskiego o ocenę tej sytuacji. Jak pan ocenia jako wójt? Biorąc pod uwagę, że chwali się pan, bo jest czym? Klubem Judo Kowala. Jak pan ocenia tą sytuację? Proszę bardzo. To znaczy wystąpienie pana Świątka? Nie. Znaczy wystąpienie pana Świątka też i pana osobiste jako wójta zdanie na temat funkcjonowania klubu Judo Kowala i tej sytuacji finansowej. Ja kontroluję tylko pod kątem udzielonej dotacji. Natomiast pozostałe wydatki klubu nie interesują, nie mam prawa ingerować w inne wydatki klubu, natomiast za wystąpienie pana Świątka ja nie odpowiem. Dobrze, to teraz poproszę o za chwilę o tą samą odpowiedź. Ja zacytuję tutaj z protokołu, wójt Tadeusz Osiński poinformował, że te pieniądze ze składek nie są praktycznie nigdzie protokołowane. Zapewne te składki idą na wynagrodzenie dla pani Okulskiej. Pani Okulska przedstawia sprawozdanie z dotacji, ale nie ze składek rodziców. Tak. Skąd pan bierze opinię, że pani Okulska przeznacza to na wynagrodzenie dla siebie? Nie wiem, ja tylko słyszałem, że ale bierze pan odpowiedzialność za to, co mówi oficjalnie. Ponieważ ja nie mam prawa skontrolować wkładu własnego klubu. Rozliczam tylko udzieloną dotację. Tak, ale wydaje mi się, że ta opinia jest dalece krzywdząca. Gdyby pan był uczciwy, albo chciał być uczciwy, zapytał pan klub, albo zapoznał się z tym stosem dokumentacji. Zakładam, że wszystkie przewidziane prawem kontrole to stowarzyszenie przechodzi, tak? Dobrze, więc jeżeli pani tutaj dostarczymy dokumenty, proponuję, żeby komisja rewizyjna się zajęła tym. Ja też się wspólnie zapoznam z dokumentami. Bardzo dziękuję. A teraz jeszcze skończę, przepraszam, skończę wątek tutaj do pana, do kolegi mojego radnego, pana Skoka, bo później wyrywa odpowiedź. Bardzo dobrze. Proszę o komentarz. Odsłuchałem rzeczywiście z sesji wypowiedzi pana Alfreda. Uważam, że jest haniebna jako człowieka sportu. Druga rzecz, pan Skopek tutaj komentuje. Tu przed chwilą pani prezes się tłumaczy, dosłownie tłumaczy się, dlaczego i skąd pozyskała środki. To jest powód do dumy, do dumy, jeżeli ktoś jest skuteczny. Pan Skopek powiedział, że jako klub wysłaliście 100 zaproszeń, próśb o wsparcie dla klubu. To są pana słowa, prawda? To są moje słowa. Dostaliście 200 zł. Ale do jakiego klubu? Zorza. Do klubu Zorza. No to pozwoli mi pan, że ten wątek skończę. Ja zrozumiałem, tak jak pan to powiedział, wysłaliście 100 zaproszeń do klubu, do różnych podmiotów o wsparcie klubu Zorza. O wsparcie działalności statutowej klubu Zorza. Klubu. I dostaliście 200 zł. Tak. Czy klub się zastanowił, skąd się bierze taka sytuacja, że ludzie nie mają do was zaufania, że nie chcą powierzyć swoich pieniędzy, żebyście ich nie zmarnowali? Bo jeżeli wy dostaliście 200 zł, zapraszając 100 podmiotów, a klub Judo pomnaża swoją dotację z Urzędu Gminy razy dwa, a nawet więcej, to powinno wam dawać do myślenia. Powinniście przyjść do nich i się zapytać, jak wy to robicie. Panie Pachniewski, to było wtedy,
jak klub jeszcze judo nie istniał, jak myśmy to robili. Przepraszam bardzo, z całym szacunkiem proszę się nie kompromitować bardziej, niż pan to zrobił na ostatniej sesji. Klub jeszcze nie istniał. Pan na tamtej sesji nie mówił z troską o klubie Zorza, ani o klubie judo. Pan go po prostu prymitywnie atakował. Słuchajcie, ludzie, wstydźcie się, a jeżeli się chcecie czegoś nauczyć, to od tych ludzi. O wynikach, o poziomie pracy i o tym, kto za nimi stoi, bo za nimi stoi masa zadowolonych rodziców. Uczcie się i wstydźcie. Dziękuję bardzo. Ja panu powiem i pytam, czy wspierałem kiedyś klub, pamięta pani? Wspierałem z początku, jak córka moja była. Wnuczka pomaga. Na początku. Tak, na początku. Tak. Chodziła wnuczka, wspierałem. Lekarza nawet załatwiłem, żeby pomogłem pani, żeby lekarz z rodzicami. Z panią wtedy nie rozmawiałem. Ale z rodzicami. Ale nie można było wtedy. Z przychodów olsztyńskiej. Panie Skowek, ja panu jeszcze przypomnę. Ja panu jeszcze. Panie Skowek, przepraszam, pani prezes. Pan Skopek przypomniał sobie, jak pomagał Zorzy. Ja panu też przypomnę, że pan się zerwał do pomocy i zadeklarował dietę na obóz dla dzieci. To są pana słowa. Ja się nie zerwałem. Ktoś zaproponował. A pan, przepraszam, nie dał. Ale pan wyraził, nie wiem, jak to nazwać, co pan wtedy zrobił. Głosując, wyraził pan aprobatę dla tego wniosku, czy pan był przeciw? Czy pan powiedział, ja pomagam tym dzieciom? Bo to jest moja decyzja. I co pan z tym zrobił? Dziękuję. Ja jeszcze chcę dodać parę słów. Po pierwsze, dla celów sprostowania. Pan Świątek mnie świetnie wyliczył, nie wiem z jakich danych, że od 10 lat prowadzę klub. Klub jest od lat 6. Nie od 10. To po pierwsze. Po drugie, te dobrowolne składki, które przynoszą rodzice, są to na cele statutowe. Czasami gleje paliwo. No ludzie, wybaczcie, ja na wodę nie jeżdżę. Ja też muszę zacząć dojechać do tej gminy. Nie mam z tego kłopotu żadnych. Te pieniążki zostają dla dzieci biednych, którym musimy dofinansować wyjazd, bo nie mają na przykład na obiad czy na startowe. A mamy takie dzieciaki. Mamy takie dzieciaki. Biegam do GOPS-u, pytam o pomoc, żeby nas oni wspomogli. Mamy te biedne dzieci. To nie jest tak, że ja zarabiam kokosy. Ja jeżdżę starym samochodem, ja sama wychowuję dziecko. Jest mi bardzo przykro, bo nawet mam do tego stopnia problemy finansowe, że zalegam z podatkami od nieruchomości. Na moje pismo z prośbą o rozłożenie na raty do pana wójta uzyskałam negatywną odpowiedź. Ja nie będę tutaj się ze swojej sytuacji tłumaczyła, że ja jestem człowiekiem chorym, że przebywam często w szpitalach, a zarzucane jest mi, że ja się boję przyjść na sesję. Ja się nie mam czego bać, bo ja nic złego nie robię. Ja robię coś dobrego dla dzieciaków i dalej będę to ciągnęła, bo widzę tego efekty. Ale mówię, po co pan Świątek? Pan Świątek to niech się odsunie i niech wychodzi i nie gada głupot. Tak jak powiedział to rok temu na sesji. Jak upokorzył zawodniczkę, która została najlepszym sportowcem powiatu? Tak powiedział, że jej załatwił pierwsze miejsce. Pogadali się z Wierzbicą. Jak przychodził do mnie na trening, miał czelność, kiedy został wiceprezesem Zorzy, żebym się zrzekła tytułu najlepszego trenera. Żeby się zrzekła, bo niech zostanie piłkarz, trener piłkarski. Na okrągło, coś pan Świątek miesza, chodzi na nadmieranie, nie pozwolę na to. I teraz moja sprawa jest taka, jeśli pan Świątek publicznie mnie przeprosi na kolejnej sesji albo nie wiem, nie wystosuje takiego pisma na strony gminy, ja złożę do sądu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu o zniesławienie, bo ja jestem też osobą publiczną. Mam na to dowody, bo mnie zniesławił, a on nie ma żadnych dowodów ani poparcia na to. Jest nagranie z sesji Rady Gminy. Dziękujemy panu. Ja sobie na to nie mogę pozwolić, żeby ten człowiek zaszkalował moje imię. Pani Małgosiu, może ja do pani skieruję pytanie, bo skoro do kolegę odczytał, nie czytałem tego. Protokół, tak. Jest napisane, że pan wójt twierdzi, że to pani bierze pensję z dotacji, które otrzymują dzieci, czy to jest prawda? Nie mam żadnej pensji. Żadnej pensji. Od zawsze powtarzam. Żadnej złotówki nie pobieram. Płace są dobrowolne płace od rodziców. Nie każde dziecko płaci. Jedno płaci 5 To są rodzice, chcą tylko i mają wszystkie te pieniądze są przeznaczone. Są faktury do tego, ja nie wiem, czy przygotowałam te faktury do tego, które mamy na wszystkie pieniądze pokrycie. I jeszcze jedno, panie przewodniczący, panie wójcie, mam pytanie. Skoro to pani prezes twierdzi faktycznie, że
ma sytuację taką, jaką ma i pan nie przychyla się pozytywnie do rozłożenia podatku od nieruchomości, to ja się bardzo dziwię, bo są umorzenia, umarza pan podatki dla firm transportowych, duże kwoty, umarza. I uważam, że to nie jest tak zasadne to umorzenie, co dla niektórych. Nie chcę wymieniać tu firm, ale to jest zgroza, panie wójcie, że takiej osobie pan na samo rozłożenie na rady nie stara się... Panie radny, pan jest na sprawę, więc ja powiem, że... No, panie wójcie, z tego pani Małgosia zalega za podatek od nieruchomości chyba za 5 lat i za wodę, czy 4. Zawody jest uregulowane wszystko, za 2 lata mam zaległy podatek, z racji tego, że mam trudną sytuację rodzinną, prywatną, o której nie chcę mówić, co niektórzy wiedzą i znają, sama utrzymuje siebie i dziecko, jestem osobą schorowaną, wydaję więcej na leki niż się to panu wydaje, robię za darmo dla dzieciaków coś fajnego, bo sprawia mi to satysfakcję, w walce z moją chorobą jest to cel. Pan Tomasz poprosiłam, napisałam pismo o częściowe umorzenie lub rozłożenie na raty. Dostałam... Tak, tylko pani złożyła pismo wtedy, jak już poszedł tytuł wykonawczy do komornika, natomiast wcześniej, jak było tam około 4 tysięcy zaległości razem za wodę i za podatek. Ja przepraszam bardzo, nigdy nie miałam 4 tysięcy. Łącznie moje zaległości to jest 2,5 tysiąca za podatek, za wodę płacone jest na bieżąco. Nawet dlaczego pani wcześniej nie złożyła pismo o rozłożenie na raty dopiero jak komornik zaczął panią ścigać? Dlaczego? Dlatego, że mieszkam z byłym mężem alkoholikiem, który podrabia mój podpis i wyrzuca moją korespondencję. Tłumaczyłam to pracownikom gminy. Nie mogę się pozbyć teraz domu. To pan chciał usłyszeć? Właśnie. Nie, no to pani składa... Tyle razy pani jest w gminie. Sytuację, opisałam sytuację całą. Ale już po wysłaniu do komornika tytułu wykonawczego. Bo akurat ja... Przepraszam, a kto ten tytuł wysyłał? No właśnie. Gmina. No to pan sobie odpowiedział. Panie wójcie, jest mi wstyd po prostu, bo wiele razy byłem u pana, może wiele razy przesada, ale losowo szedłem do pana z takim właśnie podaniem. Panie wójcie, tak było. 2 razy może. Proste uzasadnienia. Proste. I pan zawsze się do nich przychylał. Ale do mnie podanie o umorzenie, bo ci on nie wpłynęło do momentu do wysłania do komornika. Jak 2 lata ktoś nie składa podania o złożenie na raty, no to wysyłamy do komornika, bo komisja rewizyjna nas ściga za nieściągalność podatku. Ale panie wójcie, ale to przecież można upomnienie... Twarde wytłumaczenie, komisja rewizyjna... Były upomnienia wysyłane. Panie wójcie... Tłumaczy pan, że nie miałam korespondencji takiej. Opisałam całą sytuację w prośbie o rozłożenie na raty. Opisałam... Ale już po wysłaniu tytułu do komornika... Tak, bo to pismo dopiero odebrałam. A jak pani dostaje nakaz co roku na podatek, to pani nie wie, że trzeba podatek zapłacić, a jak pani nie płaci, to składać podanie o rozłożenie na raty albo umorzenie. Nie wszystkie pisma do mnie docierają. Niestety... Nakazu pani nie dostaje na podatek? Nie zawsze jestem w domu z racji tego, że wyjeżdżam. Jest były mąż, który nie myśli korespondencji. Ja nie tylko z którą miałam problemy. Bardzo często pani jest w gminie, to mogła pani wejść na podatki i zapytać się, ile mam podatku, jeżeli nie dociera pani do możliwości szczegółów. Mogą, może i moja wina i złożyć podanie, a jak to za 2 lata się minęło, poszedł tytuł wykonawczy do komornika, to ja nie mogę składać na rady, jak już jest tytuł komornika. Ale jak ja byłam w skarbowym, bo wiedzieli, że to zależy od gminy. Gmina tylko do nich wysyła pismo i oni wstrzymują egzekucję. No tak, to wtedy Urząd Gminy wychodzi na idiotę, bo najpierw wysyła do komornika, a potem wycofuje. Pani ze skarbowego mówi, to jest tylko kwestia dogadania się z gminą. Gminy do gminy i oni mogą tylko rozstrzygać. Dziękuję, pamięta, proszę. Chciałem wrócić do sprawy, proszę państwa. Proszę. Pierwsza sprawa to jest tak. Wydaje mi się, że to nie jest czas i miejsce na takie dyskusje, oczernianie się i tak dalej. Do tego jest gabinet wójta. Nie widzę tu dobrej woli ze strony pana wójta, z całym szacunkiem. Uważam, że większość rady mnie chyba poprze, że pani Małgosia robi dużo dla gminy Kowala. Nie dla urzędu, tylko dla gminy Kowala, dla rodziców, dla dzieci. Nieraz daliśmy tego... Na różne sposoby. Na różne sposoby. Raz lepiej, raz gorzej. Słuchajcie, nie wiem, są pieniądze na zatrudnianie doradców. Nie ma pieniędzy na pomoc pani Małgosi. Pan wie, jakie jest sytuacja, nie wiem. No to jest to środek pomocy społecznej i jeżeli pani... Ja nie mówię o takiej pani panie wójcie, można pomóc pani Małgosi, nie wiem, dać pracę gdzieś, zwolnić się z podatków, nawet w
uzasadniony przypadek. Jak pan uzasadni w Regionalnej Izbie Obrachunkowej jest kontrola, kontrolują umorzenia. Dlatego, że pani działa zgodnie... Błędna sytuacja rodzinna. Pan umarza niektórym ludziom. Można to zrobić, wystarczy odrobina w nowej formie. Musi być uzasadnienie. Ja jestem osobą postronną. Osobą postronną i nowym bogiem widać, że nie ma dobrej woli. Jest dobra woda, tylko jak ktoś chociaż ponad 2 lata nie składa podania o rozłożenie rady czy umorzenie, to ja będę chodził i prosił, żeby złożył. Ale pani Małgosia jest tak często w gminie. Firma przewozowa, która, bo ja sama sprawdzałam tą listę, jest to mój kuzyn, prosperuje bardzo dobrze, pracuje, żona pracuje i ma umorzony podatek. Transportowe. Tak. To komentować. Tak, ja teraz komentować. Następny przypadek. Mąż jest za granicą. Rodzinne zasiłki, wszystkie jakie tylko są, nie są umorzone pan podatek. Żona też pracuje w Polsce. I jest umorzone. Jak pracują na czarno. Ja nazwiskami nie będę rzucać, bo po prostu nie będę zobaczyć. Jak ktoś pracuje na czarno, to ja tego nie rozumiem. Proszę, jest ostatnie zdanie w tym temacie. Panie wójcie, mam pytanie do pana. Czy jeżeli pani Małgosia napisze podanie w tej chwili, bo pomimo, że to poszło do komornika czy gdzieś, czy jest pan w stanie umorzyć ten podatek? Rada na pewno... Jeżeli będzie uzasadnienie logiczne, działalność społeczna na terenie gminy nie może być uzasadnieniem do umorzenia. Bo bym musiał każdemu radnemu i sołtysowi umarzać, bo działają. Panie wójcie, to nie ma... Ilu radnych pan uważa? Zdrowotna i to jest zdrowotna. Zawody też pan nie uważa? Tak właśnie teraz, żeby po prostu dostać jakieś nawet pieniądze z opieki społecznej, to jest takie proste. To trzeba mieć uzasadnienie, czyli złożyła dokumenty na komisję o przyznanie grupy inwalidzkiej. No. Będzie miała komisję 7 maja. Ale to nie jest tak, że opójdzie się do GOPS-u i oni dają. Nie chcą dawać. No mamy pani kierownicę. Nie, no ja wiem, bo ja też biorę za pomogę w GOPS-ie. Bo mąż był na ręce i nagle cudowne ozdrowienie po 7 latach. Wróćmy do sprawy, skoro przeszłyśmy oczyszczenia mojego imienia, moje prywatne sprawy, więc zajmują dalszy plan. Ja sobie poradzę. Ja sobie poradzę, czy tak, czy w inny sposób, całe życie sobie radziłam sama. Pomijam tą nagonkę na moją osobę, która się dzieje od 2 lat. I to ze strony czy panów wójtów, czy urzędników. Kontroluje się wszystkie inne kluby, jest wszystko okej. Okay. Nas cały czas jest problem. Powiedzcie mi ludzie, jaki jest sens? Dostajemy w ubiegłym roku dotację podzieloną na 2 transze. Z pierwszej transzy się rozliczam, telefon dostaję 22 czerwca, do 30 jest termin. Proszę przynieść natychmiast rozliczenie, bo ja idę na urlop. Opolska w zębach pędzi, przynosi rozliczenie. A pieniądze dostaliśmy w marcu. Warunkowo dostajemy drugą transzę. Rozliczam się z całego roku. Jeszcze raz trzeba kobie faktur przynieść. Z pierwszego półrocza. Skoro daję z pierwszego i są faktury. Bo pani sobie nie będzie tam przybywała w gminie tych faktur. Co, pani idzie na urlopie, trzeba dawać? Tak. W naszym przypadku jest tak. Tak samo i klub Zorza. Wszystkie kluby rozliczały się w 2 transzach, dlatego że niektóre brały powyżej 20. Nie chodzi o to, że jeżeli mamy termin do 30, to dlaczego musimy wszystko złożyć do 22? A proszę, ja tylko zapytam jedno pytanie. Poczekaj, jak jest z dotacją było dla tenisa stołowego? Bo w listopadzie byłam na Gminnej Radzie Sportu, gdzie pan z tenisa stołowego miał termin złożenia pierwszej transzy sprawozdania 30 czerwca, a z panią Bożoną nas odpisał tylko o nas, bo nie umiał, w listopadzie. To jak to jest? Jakbym się spóźnił na jeden dzień, to byśmy na pewno mieli dotację zabraną. Jak to jest z Zorzą, że w tamtym roku nie mają KRS-u, wpisuje w błąd, dostają dotację, rozpisuje się im nowy konkurs. W tym roku jest, słyszałam postępowanie jakieś prowadzone, bo faktury się nie zgadzają. Oni dostają pieniądze dane. Przecież to wyznaczenie jest sprawozdanie przecież. Cały komentarz pani wójcie jest taki, że jak się chce, to można. W tym roku nie będziecie rozliczać się półrocznymi transzami, tylko pieniądze dostaniecie w 2 transzach, a rozliczenie będzie roczne. Jak ja mam na podpisanej umowie, notabene, po moim całym roku chodzenia i zwracania wam uwagi, że umowy są na starych wzorach. W tym roku dostaję znowu na starym wzorze umowę. Proszę panią, nas nie obowiązuje żaden wzór. Ważne, żeby informacje dane w umowie były takie. My nie musimy stosować w ruchu takie, jakie jest we wzorze. Jak nie? Wszystkie gminy stosują starostwa wszyscy. Ważne, żeby informacje w umowie były takie, które są wymagane. Ustawą. No i to nie musi być identycznie wzór.
Pani Kojpani nie odpowiada za wzór umowy i za jakość umowy. Pani Kojpani, proszę się nie denerwować, Pani Kołodziejczyk. Tak, mam pytanie. W związku z tym, że jestem przewodniczącą komisji rewizyjnej, panie wójcie, wielokrotnie prosiliśmy o to, aby komisja mogła mieć wgląd do sprawozdań, które pani Mazurkiewicz przeprowadza na właśnie tych klubach sportowych. Pan tylko nam wybiórczo przedstawił, bo nie mogliśmy mieć wglądu, nie mogliśmy sami to przeczytać. Mam prośbę o to, aby na komisję rewizyjną takie sprawozdania były nam dostarczone, żeby komisja mogła mieć wgląd w całość. Nie dostaniecie wszystkie kierowodnie, faktur, wszystko, całe rozliczenie. Chodzi mi o sprawozdania. Skoro tutaj pani Okulska mówi, że wszystko się rozliczają, wszystko jest w porządku, nie ma żadnych problemów. Z tego co wiemy, problemy tutaj po raz kolejny ma Krupnorza. Wspomniała pani, że znowu jakieś postępowanie. Czy to prawda, że jest prowadzone? No. Bo dla nas to jest dziwne, mieliśmy komisję rewizyjną, która miała za zadanie skontrolować Klub Zdorze. Niestety pana prezesa nie było z wiadomo względu, że jest chory. Nie mogliśmy mieć wglądu ani do dokumentów, bo to wszystkie dokumenty były u pana prezesa. Komisja praktycznie nie zajęła się kontrolą Zdorzy, bo nie mogła mieć wglądu w nic. Dostaliśmy dodatkowe informacje od pana Świątka, który był reprezentantem, i od drugiego pana, który jest w zarządzie. Dlatego chciałabym, panie wójcie, tutaj, aby pani Mazurkiewicz przygotowała nam wszystkie sprawozdania po pół roku i po rocznym rozliczeniu pani. Ale pani jako przewodnicząca komisji rewizyjnej nie zwróciła się do mnie o udostępnienie wtedy na to posiedzenie komisji, tylko do Klubu Zdorza. Panie wójcie, były wcześniejsze komisje, na które zwracałam się do pana wójta o to, jakie były kontrole przeprowadzane w urzędzie gminy, żeby komisja miała wgląd te dokumenty, pan miał je przed sobą, dodatkowo nam jakie zastrzeżenia miała pani przedstawić i tyle. Komisja nie mogła mieć wglądu przeczytać, co się dzieje w tym protokole. Nic. Pan miał przed sobą, nie mogliśmy mieć wglądu do tego protokołu, bo nam nie wolno. Tak mi pan powiedział, bo nam nie wolno. Ma pan przed sobą, może pan powiedzieć, jakie mamy problemy, jakie mają zalecenia danych ludzi i tyle. I taki był wgląd komisji kompetencyjnych dokumentów. Przyzna pan, że tak było? Nie. Pani pisała o wszystkie kontrole wewnętrzne przeprowadzone. To są kontrole w szkołach, w przedszkolu. Tych kontroli nie mogę protokołu z kontroli udostępnić, mogę tylko opowiedzieć. Natomiast dotacje do stowarzyszeń, proszę bardzo, dostaniecie wszystkie kserokopie faktur do przejrzenia. Sprawozdanie też z kontroli przeprowadzoną przez panią Mazurkiewicz. To co pani... Dobrze dostaniecie. Pan Gębski. Panie wójcie, potwierdzam to, co pani przewodnicząca mówi. Pytaliśmy pana o kontrolę przeprowadzoną przez panią Mazurkiewicz odnośnie klubów sportowych. I pan powiedział, że nie dostaniemy, bo to... Ja to troszeczkę uporządkuję. Pytanie było proste wtedy. Czy są znane wyniki kontroli w stowarzyszeniach przez panią Mazurkiewicz? Oczywiście są znane. I pan wójt powiedział, że komisja może występować z takim wnioskiem bezpośrednio do stowarzyszeń, a nie do pana. To taka była sytuacja. A mówię to dlatego, że tak jak gołym okiem widać, klub judo przynosi wszystko, kładzie na stół i mówi to po raz kolejny. Nikt inny tego nie robi. Dziękuję pani marszałek. Przynosi rozliczenie tylko z dodacji. Ale to, że pozyskują dodatkowe środki, to chwała pani Okulskiej. To są konta, panie wójcie, to są CIT-y. Pan nie chce słuchać, co mamy wpływy. Od kogo? Ile mamy CIT? Gdzie jest komunikacja? To są dobrze, to komisja rewizyjna niech się tym zajmie. Ale komisja rewizyjna nie ma sensu tym się zajmować. To dobrze, to w takim razie ja też nie mam obowiązku kontrolować do udziału własnego. Ale my też się po to, żeby pan kontrolować. My się nie wstydzimy, bo my mamy. Panie przewodniczący, będziemy tutaj godzinami dyskutować. Panie przyniosły wszystkie dokumenty i skład rodziców. Komisja rewizyjna się zajmie. Czy komisja rewizyjna, czy rada jest zainteresowana tym, czy nie chce oglądać?
Dziękujemy za temat. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja wójta z prac relacji ucha pod poprzedniej sesji. Proszę. Czy my możemy wam zostawić te materiały? Zaraz. To musi być osoba odpowiedzialna. Zaraz. Kto weźmie odpowiedzialność za te dokumenty? To nie jest tak. Są tam dane osobowe, prawda? Ale to są wszystkie rozliczeniały, nasze rozliczenia. Wyszła, bo się zostawimy, jakie dokumenty możecie nadać? Panie wójcie, proszę. Proszę o ciszę. Będziemy kontrolować chyba sami dokumenty. W czasie od ostatniej sesji zajmowaliśmy się przygotowaniem projektu uchwał na dzisiejszą sesję. Chcę poinformować, że kontrola regionalnej grup rachunkowej kompleksowa. Proszę o ciszę. Od 20 marca cały czas. Teraz tak, 27 marca odbyło się posiedzenie Rady Związku Gmin Podradomska Komunikacja Samochodowa. 28 marca odbyło się spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Krajowych i Autostrad. Brał udział pan zastępca, pan Markiewicz i pan Król. To byli też mieszkańcy niektórych gmin naszej. 28 przyjechał do Kowali poseł Andrzej Kosztowniak. Rozmawialiśmy. Tutaj pan Pachniewski nie chciał odpowiedzieć, jakie stanowisko zajmują posłowie na wcześniejszych sesjach. Więc powiem, że wszyscy posłowie i Dobrej Zmiany, i opozycji popierają wersję, koncepcję trasy S12, która będzie jak najbliżej Radomia. Przerwę panu. Pozwolę sobie odnieść się do pana tego stwierdzenia i innego, które miało na miejsce chyba po spotkaniu Generalnej Dyrekcji. Nie miałem okazji być. Panie wójcie, na sesji chyba poprzednio zapytał pan, dlaczego pan nie był obecny na spotkaniu z posłem Kosztowniakiem. Ja panu w sposób syntetyczny odpowiedziałem, ale powiem tak, żeby pan zrozumiał jeszcze raz, bo pan nie wyrażał zainteresowania tym spotkaniem. Ja nie wiedziałem o spotkaniu, nikt mnie nie poinformował. Panie wójcie, powiem jeszcze raz. Pan nie brał w nim udziału, ponieważ pan nie wyrażał zainteresowania spotkania się z parlamentarzystami. Bo ja, przepraszam, ja teraz... Czy poinformował mnie pan, że jest takie spotkanie? Ja bym chętnie wziął udział. Panie wójcie, powiem to jeszcze raz po raz trzeci, żeby do pana dotarło, że nie wyrażał pan zainteresowania udziałem i zorganizowaniem takiego spotkania. Bo ja z tym pomysłem przyszedłem do pana zaproponować taką formułę aktywności. Bo najpierw namawiamy pana do tego, żeby pan w ogóle chciał poważnie rozmawiać z burmistrzem z Karyszewa, a przy okazji zapytałem, czy to nie jest dobry czas na to, żeby zacząć rozmawiać z politykami. Pan powiedział, że nie jest zainteresowany, bo nie oni będą decydowali i to spotkanie zainicjował Waldemar Trelka, prosząc pana Kosztowniaka po spotkaniu z panem. Kiedy panu się nie chciało, ale ja nie to ja... Ja byłem poinformowany, że spotkanie z posłem będzie. Czy pan ma problem z percepcją? Ja mówię jeszcze raz, przyszedłem powiedzieć, panie wójcie, rozmawiajmy z politykami, trzeba się spotykać. A pan powiedział, że z nimi nie będziemy rozmawiali, bo oni nie są od decydowania... Ja powiedziałem, że nie będę z politykami rozmawiać, powiedziałem, tak, że będę, jeżeli powiadomi pan o terminie, ja wezmę udział. Nie, panie wójcie, żadnego terminu nie było nawet. Ja wychodząc od pana więc byłem zdumiony... Jeżeli pan Trelka i pan ustalicie termin spotkania z posłem, ja chętnie wezmę udział, tylko ja muszę wiedzieć o tym. Panie Osiński, wójcie, powiem to jeszcze raz. Jestem zaszokowany, czego pan nie rozumie. Ja przychodzę do pana jako do wójta i mówię tak. Panie wójcie, jest czas na to, bo jeszcze nie było terminu spotkania 1 styczniowego z generalną dyrekcją 22 stycznia. Nie było... A nie, już mieliśmy termin i po tym terminie przyszedłem do pana i mówię, panie wójcie, jest czas na to, żeby rozmawiać z politykami. Ale zacząłem od rozmowy, namawiania pana do tego, żeby pan aktywnie rozmawiał ze Skaryszewem. Nie przy okazji spotkania z LGD, nie przy okazji posiedzenia z PKS-u. Żeby pan pojechał w tej konkretnej sprawie. Nie było żadnego terminu. Rozmawialiśmy z burmistrzem i z wójtem gminy GUST. Natomiast pan mnie nie poinformował. Skąd się dowiedział burmistrz o tym spotkaniu z posłem i był na tym spotkaniu? Kto go poinformował? Zaprosił go... Wierzbański, przewodniczący rady, prawdopodobnie. Nie, panie wójcie, szczerze mówiąc, może inaczej.
Absolutnie nie wiem, kto zapraszał burmistrza. Ja poprosiłem radnego powiatowego Waldemara Trenkę o możliwość spotkania się burmistrza, wójta Gozdu i mojej osoby. Ale to było dopiero wtedy, kiedy pan nie wyrażał zainteresowania taką formą rozmów. I pan mówi, bo nie było terminu. Pan się pomylił, ale potem trzeba było poinformować pana. Boże, a pan Bieski, nigdy nie powiedziałem, że ja nie jestem zainteresowany rozmowami z politykami. Posłami. Tylko trzeba było mi powiedzieć, że spotkanie z posłem Kosztowniakiem będzie tego i tego dnia o tej godzinie. Powiem to jeszcze raz. Ja bym pojechał. Zacytuję pana. Nie będę rozmawiał z politykami, bo nie oni decydują. A termin spotkania i w ogóle pomysł na spotkanie... Panie radny, pan nie mówił, nie pytał się w ten sposób. Ja nie odpowiedziałem, że nie jestem zainteresowany. Powiem tak. Tak nie powiedziałem. Przepraszam. Państwo, panie przewodniczący. To jest bardzo niezręczne. Moje zdumienie rośnie, kiedy pana słucha. Powiem to jeszcze raz. Panie przewodniczący, proszę przerwać natychmiast tę dyskusję między panem Kagniewskim a Rutem. Wprowadzają politykę do Rady. Szanowni państwo. To następnym razem. Chodzi o politykę, a nie obradujemy. Proszę o zrozumienie. A kiedy prosiłem pana o to, żeby pan wykazywał taką formę aktywności, żadnych terminów nie było, bo pomysł spotkania zrobił się we mnie i potrzeba, wychodząc od pana. No więc problem było zadzwonić do mnie, że o tej godzinie tego dnia jest spotkanie. Bardzo się cieszę, że pan się zaczyna interesować. Proszę, słucham ze zdziwieniem. Ja sobie zdaję sprawę, że temat budowy trasy ekspresowej S12 jest bardzo ważny na terenie naszej gminy. Ja starałem się i staram się na każdej sesji zdawałem zawsze państwu sprawozdania, co się w danym miesiącu wydarzyło, prawda, pod tym kątem. I myślę, że te wszystkie rzeczy są bardzo czytelne. Powiem szczerze, że dużo czasu kosztuje urząd, prawda, i tutaj moją osobę, i wyjazdy, prawda, i spotkanie. Panie zastępco, ale ja bym bardzo prosił, nie daliśmy skończyć. Tak, ale już tylko się odniosę. I czytaliśmy, i spotykaliśmy się i z burmistrzem, prawda, i z prezydentem wiele razy, prawda, na spotkaniach, może nie z prezydentem, bo to też prezydent nie uczestniczy w każdym spotkaniu, ale z jego tam przedstawicielami. Także uważam, że Rada Gminy, Sołtysi i uważam, że też i mieszkańcy gminy, słuchając nas tutaj, no, mają pewną wiedzę, co się w tym temacie wydarzyło. A odnośnie spotkań, no to wiadomo, że zawsze można rozmawiać wiele razy. No, efekty są różne, prawda? Nie jest tak, że na wszystkie rzeczy, które Kowala chce, to Skaryszew się i miasto Raną zgodzi. Także uważam, że na tą chwilę jest wszystko w porządku. Informacja jest bardzo szczegółowa, systematyczna, na bieżąco. Jesteście państwo informowani. Dziękuję. Jest to punkt czwarty i pan wójt chciałby kontynuować. 3 kwietnia po świętach odbyło spotkanie tutaj z radnymi, z sołtysami w sprawie również F12. Pan zastępca Dariusz Górski przekazał informację o rozmowie w Generalnej Dyrekcji, która się odbyła przed świętami. Mapki zostały również rozdane. 6 kwietnia odbyła się komisja oświaty w sprawie wyłączenia oddziałów klasy trzecich PSP w Kowali. No to nie są kompetencje komisji, ale komisja mogła się tym zajmować. 6 kwietnia również odbyło się zebranie w Mazowszanach w budynku szkoły w sprawie drogi na kolonii Mazowszany. 7 kwietnia w sobotę odbyła się perła powiatu w Iłży, konkurs gospodarczy. Z naszej gminy panujemy państwo Woźniakowie z Kowalówki jako małe gospodarstwo byli nominowani i Jacek Czajkowski, gospodarstwo sadownicze w Dobrówce Zabłotnej. Jacek Czajkowski dostał nominowanie i wygrał. Zajął pierwsze miejsce w tej konkurencji dużych gospodarstw rolnych. 9 kwietnia z panią skarbnik w Warszawie podpisaliśmy umowę z Urzędzie Marszałkowskim, z marszałkiem na zakup samochodu strażackiego na kwotę 130 tysięcy złotych. 10 kwietnia Urząd Skarbowy, pracownica Urzędu Skarbowego
była tutaj w Urzędzie Gminy w Kowali, pomagała mieszkańcom wypełniać PIT-y. Było bardzo dużo ludzi zainteresowanych, którzy mieli problemy z wypełnieniem PIT-u i rozliczeniem się z podatkiem. 10 kwietnia odbyła się narada dyrektorów szkół, były obecne związki zawodowe i związki zawodowe opiniowały projekty organizacyjne pracy szkół na rok szkolny 2018-2019. Arkusze organizacyjne poszły do zaopiniowania do kuratorium oświaty. 10 kwietnia również odbyła się kontrola powiatowego inspektora nadzoru budowlanego odnośnie budowy, przebudowy drogi powiatowej w Kowali, tutaj od Krzyżówek w stronę Rożek. Komisja odbyła kontrolę, spisała protokół. 11 było posiedzenie Rady LGD Wspólny Trakt. Tam opiniowaliśmy projekty składane przez gminy. 11 kwietnia odbył się konwent burmistrzów w Radomiu na Kościuszki. Był obecny zastępca, pan Dariusz Murski. Były omawiane sprawy bieżące. Był marszałek Stużnicy wtedy. Tak, był pan marszałek. Tak. I Urząd Pracy, tam przedstawiciele departamentu. Uzbiecki Zarząd Dróg, przede wszystkim pan dyrektor dróg i z Raftowu pan prezes, który pod kątem odpadów. 17 kwietnia we wtorek pan zastępca był na spotkaniu z komendantem miejskim policji w sprawie planowanego otwarcia posterunku. Ja wczoraj również rozmawiałem z komendantem, tak jak mówił, na 22 maja. Być może tam w pośpisku może być dzień, dwa, w zależności od tego, jak komendant główny tam będzie dysponował czasem. 18 kwietnia odbyło się sprawozdanie. Komisja odbyła się posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa oraz odbyły się konsultacje na sali gimnastycznej w szkole w Kowali w sprawie S12. I tutaj pan kierownik biura projektowego powiedział wyraźnie, ci co byli na tym spotkaniu, słyszeli, że on nie chce żadnych uchwał rady, nie chce żadnych opinii rady ani wójta stanowiska, tylko chce wnioski, ankiety wypełniane przez mieszkańców i konsultacje są po to, żeby rozmawiać z mieszkańcami. Mieszkańcy mają się odnosić co do konkretnego wariantu, jakie mają stanowisko i oni będą brać to. Podbrania, panie przewodniczący, nie konsultacje. To były już konsultacje. Tak, konsultacje. Konsultacje będą dopiero później. Ale przepraszam, panie wójcie, to pana zdaniem teraz to. My jako urząd czy jako rada nie chcemy mieć stanowiska, oni przyjechali z konkretnymi propozycjami. Panie wójcie, to ja proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado, teraz jest ten czas, że oczywiście tak jak pan wójt powiedział, że mieszkańcy naszej gminy będą składać ankiety, prawda, i wypowiadać się pod kątem swoich nieruchomości, swoich działek i tak dalej, i tak dalej. I za którym są warianty, prawda? Ale stanowisko Urzędu Gminy pod kątem tych wszystkich dróg dojazdowych, tych obarczających, prawda, różnych przejazdów, zjazdów, węzłów i tak dalej, stanowisko Urzędu Gminy będzie wysłane pismem w najwyższym czasie, jak to będzie możliwe, bo tak żeśmy się uzgodnili pod kątem wariantu północnego, że tak powiem, i wariantu południowego. Wszystkie dróżki, wszystkie zjazdy, podjazdy będą szczegółowo podpisane, jakby gmina chciała, żeby to w przyszłości było. Czy to ten wariant będzie, czy ten? Nie dobrze, ale czy stanowisko ma, no rozumiem, że, no nie wiem. Ale jakie stanowisko, panie radny? Jakie stanowisko? Czy ja zrozumiałem, że mieszkańcy, no załóżmy opinie, oczywiście będą słali pozytywne, negatywne. Zakładam, że narracja jest taka urzędu, że popieramy przebieg południowy. Myśmy go stworzyli. Rozumiem. I daliśmy i my optujemy za nim. I to nic ale się zmieniło, gdyby gmina była właścicielem którejś działki na trasie północnej bądź południowej, to możemy składać ankietę jako właściciele działek. Ja rozumiem ankietę, ale słuchajcie, chyba każda forma wsparcia teraz tego stanowiska, tego przebiegu, który wy żeście stworzyli,
ale też trochę generalna i myślę, że mieszkańcy mieli też duży wpływ na to, bo jednak to generalna zaproponowała przebieg, gdzie nie mamy żadnego wyburzenia. Nie generalna, tylko biuro projektowe. Przepraszam bardzo, ale generalna płaci biuru projektowemu, także... To jest sama gmina by nic nie zrobiła. I teraz do czego zmierzam, ponieważ pamiętam tutaj pan zastępca 28 grudnia 2017 roku mówił, że Rada zajmie jakieś stanowisko. Ja odpowiedziałem w imieniu swoim, jako radnego, że Rada chce zająć konkretne stanowisko. I ja myślę, że czas jest właśnie teraz, po tych konsultacjach, kiedy generalna przyjechała z przebiegiem, który, no zakładam, w większości mógłby nam odpowiadać, mógłby być dla nas na przyszłość optymalny, bo to jest czas, ja mówię w imieniu jako radny, tak? Że powinniśmy też jakąś formę stanowiska, nie wiem, uchwały intencyjnej podjąć, bo to, co powiedział, ja doskonale rozumiem projektant, ale on podkreślał wagę i znaczenie opinii mieszkańców. To nie znaczy, że nas zwalnia jako samorządu z odpowiedzialności optowania za tym przebiegiem. Oczywiście Rada może podjąć uchwałę w tej sprawie, wyślemy, nie ma problemu, ja też stanowisko zająłem. Proszę nie wolnych wniosków do tego wrócić. Pan Gębski, jeszcze ostatnie pytanie już w tych autostradach, bo przechodzimy. No znaczy, tak, może w autostradzie na pewno tak. Panie wójcie i państwo radni, pan wójt i obecny pan wójt popiera stanowisko pana Stanika z 2009 roku. I tu trzeba jasno powiedzieć, że to utworzone było w 2009 roku i obecni włodarze w tej chwili popierają cały czas ten wariant. Tak, panie wójcie? Pan dobry. Były przyjęte dwa warianty. Tak, szanowni państwo, jeszcze raz powtarzam. Panie wójcie, może tak, dokończę, nie? I wszyscy się trzymajmy tego jednego zdania, bo jak zaczniemy kombinować w lewo, w prawo, ja po tych konsultacjach ostatnich, teraz jakie były, rozmawiałem z tym projektantem nie tylko teraz i telefonicznie i faktycznie, czym więcej informacji takich różnych puszczanych jest, nie wiadomo jakich, to jest tak, nieprawdziwych jest naprawdę to bardzo niedobre. Trzymajmy się tego za cmentarzem, tego wariantu 2009 roku. Wójtowie to popierają, Rada na pewno, panie Wiesławie. Ale wariant północny również był w 2009 roku. Tak, dwa były, panie wójcie. I tu musimy jednoznacznie wszyscy poprzeć to. I nie ma sprawy. To jest jedna sprawa. I panie wójcie, jeszcze odniosę się odnośnie szkoły, już jak mam głos, bo pan wójt no, powiedział, chce zredukować, tak to nazwijmy, trzy klasy było i będzie dwie. Dochodzą takie informacje, panie wójcie, że najprawdopodobniej będzie 51 osób, bo jedna osoba tylko z tych dzieciaczków ma przejść do Paźnic. To tak na marginesie w tej chwili mówię, bo jeszcze nie wiadomo, jaką podejmą decyzję, bo pani dyrektor chce mieć to na piśmie. Jeżeli rodzice podejmą decyzję, że będzie 51 osób, no to wiadomo, zostaje trzy klasy, tak? Dziękuję panu. Szanowni państwo, panie przewodniczący, pod kątem jeszcze trasy S12. Jeszcze raz powtarzam, bo mieszkańcy nas słuchają, później wyciągają wnioski. Szanowni państwo, w 2009 roku uchwałą Rady Gminy było przyjęte studium zagospodarowania przestrzeni u gminy Kowara, gdzie były włożone, wyrysowane dwie trasy, dwa korytarze. Ja to już mówiłem na którejś sesji, że biuro projektowe przysłało nam pismo z informacją, prawda, stanowiska, bo takiej informacji nie ma oficjalnie żadnego stanowiska w 2009 roku, który odnośnie porozumienia trzech samorządów pod kątem którego wariantu. Jakieś tam spotkania były, to zawsze są takie spotkania, ale jakiejś mocy to nie miało. Także my cały czas pracujemy na tych dwóch wariantach pod kątem 2009 roku, które były ogłoszone i które są, one będą procedowane dalej, wyjaśniane i na końcu będzie decyzja, prawda, tak jak powiedział pan projektant, w generalnej dyrekcji, gdzie zbiera się komisja, prawda, jest kilkanaście osób w centrali i tam dopiero zawarcie pod kątem tych różnych warunków środowiskowych, technicznych, środowiskowych, geologicznych, ludzkich, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także my cały czas, a stanowisko jest nasze, szanowni państwo, panie przewodniczący, jest jedno w tej chwili. No, pan wójt wysyłał już dwa czy trzy pisma. No nie jest tak, że się co miesiąc wysyła pismo, bo jesteśmy za zadaniem. Pan Wiesław Kwarniewski bardzo krótko w tym temacie. Ponieważ nie pan radny, kolega radny nawiązał tutaj Gębski do 2009 roku, tutaj pan zastępca potwierdził, jak tutaj urząd to stanowisko podtrzymuje. W imię transparentności pan wójt Osiński zamieścił na stronie internetowej korespondencję z Generalną Dyrekcją. Są
Są wątpliwości i pytania mieszkańców dotyczące 15 czerwca 16 roku. Zamieścił pan pismo, gdzie pan przedkłada generalnej dyrekcji dwa warianty. Dwa warianty przewidziane prawem, bo nie możemy na przykład powiedzieć, że południowy nas interesuje, musimy dwa zaproponować. Tak. Ja to robię. Lub trzy, może być cztery. Zgadza się. Czy jakoś pan skomentuje tą sytuację, że nie zamieścił pan załącznika do tego pisma z 15 czerwca? Mapy, której zaproponował pan dwa warianty. Jeden północny, drugi południowy. Z tym, że południowy, zaproponowany przez pana w 16 roku, ciął górę Kowale, las na pół i praktycznie zahaczał o cmentarz. Automatycznie wykluczał przez generalną dyrekcję branie go pod uwagę. Czy pan to skomentuje? Może panie wójcie, ja przeczytam, szanowni państwo, żebyśmy... A, jeszcze jedna uwaga. Ja mam to pismo przed sobą. A pismo jest zakończone, jeżeli miał w pamięci. Pismo jest zakończone, że poza tym przebieg tej trasy z 12 jest uzgodniony z sąsiednimi samorządami. A to jest na stronie gdzie jest? No pod kątem dwóch wariantów. Szanowni państwo, panie przewodniczący, no, żeby się pan wójt mógł odnieść, to ja bym proponował przeczytać to pismo, które mam przed sobą, prawda? To jest pismo z 15 czerwca 2016 roku, które jest opublikowane w tych wszystkich pismach. Tak, na stronie urzędu. Szanowni państwo, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ulica Mińska 25, łamane na 3, Warszawa. Gmina Kowala przekazuje własne wariantowe, jeszcze raz zaznaczam, to jest bardzo ważne, własne wariantowe opracowanie przebiegu trasy S12 na naszym terenie celem wykorzystania do dalszych opracowań studialnych. To znaczy, że my nie przekazujemy. My przekazujemy, szanowni państwo, swój wariant do opracowań. To się wszystko może zmienić. Tak, ale to nie jest sztywna materia. Przekazaliście w 16 roku takich wariantów, które by nie, na starcie go nie wrzucały do kosza. Ale przepraszam. Proszę. Proszę, mogę się wypowiedzieć. Nadmieniam, że warianty były przedmiotem konsultacji społecznej w ramach zatwierdzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala w 2009 roku. W naszym rozumieniu warianty mają znaczący wpływ na przerobitową gospodarkę przestrzenną gminy. Północna strona, przeżywająca do granicy miasta Radom, z natury swej ma charakter mieszany, mieszkalno-przemysłowy, a południowa tylko rolniczy. Włączenie trasy z uwzględnieniem miejsca z trasą S7 uwzględnia nowy węzeł, a przecina z trasą nr 9 na północ od Skarszewa jest w miejscu uwzględnienia nowego przebiegu wspólnym miejscem ze starą trasą nr 9. Konflikty społeczne, wyburzenia oraz przyrodnicze są minimalne. Ponadto skomunikowania miasta Radomia z trasą S12 są uwzględnione między gminami. Szanowni państwo, nie można tu interpretować, że to, co wysłała gmina. Ja tej mapy nie pamiętam, tej mapy zleciłem szukać tego w archiwum, nie wiem, ewentualnie w Generalnej Dyrekcji. Ja naprawdę pojadę, ale nie chciałbym, żeby tutaj państwo radni, pan przewodniczący i szanowni państwo sołtysi i mieszkańcy naszej gminy wyciągali jakieś daleko idące wnioski, że względu, że tam po prostu była może większa część lasu, nie wiem, czy pan radny wie, że różne były propozycje, szanowni państwo, pod kątem nawet i kątów, bo to chodziło o pewne kąty, prawda, pewne ilości zjazdy, podjazdy. Wariantów było dużo, ale nie chciałbym, żeby tutaj szanowna rada i mieszkańcy gminy Kowala wyciągali, że to, co było wysłane 15 czerwca 2016 roku, to było koniec i nic więcej, bo sami widzimy po swoich przekładach, szanowni państwo, jak się pracuje, jakie są zmiany, co miesiąc, co dwa, co trzy. Ja pamiętam, szanowni państwo, przepraszam. Ja pamiętam, szanowni państwo, że jak sprawa się zaczęła od grudnia, to wy wiecie, ile tych map już było? No i co? A teraz jesteśmy w innym miejscu. Proponuję wolne wnioski. Także uważam, że tutaj dla państwa radnych nie wyciągajcie takich interpretacji. Dziękuję państwu. Proszę pan Zły po prostu. To jest moja prośba. Ja w kwestii informacyjnej chciałem się tutaj odezwać. W zasadzie chciałem dołączyć taką informację do informacji pana wójta. A mianowicie 11 kwietnia odbyła się w Sądzie Rejonowym sprawa o zasiedlenie dróg kolejowych w Lutwinowie. Sprawa ta zakończyła się wynikiem pozytywnym, także gmina już zostanie właścicielem tych terenów kolejowych. Sprawa ta trwała bodajże 20 lat. Sprawa uregulowania tego, tak panie wójcie, tak mi się wydaje, że coś koło 20 lat, ale w końcu no, zostało to już pozytywnie zakończone, także otworzy to spore możliwości w celu dalszej regulacji tych terenów, a w szczególności dróg.
chciałem z tego miejsca podziękować tutaj panu wójtowi za to, że to właśnie doszło do skutku finałowego. Pan wójt był tutaj w tej sprawie bardzo ważnym świadkiem. Panu zastępcy też chciałem podziękować, bo koordynował tą sprawę razem z panią radczynią oraz panu kierownikowi Markiewiczowi i pani Podrygale, bo oni się bezpośrednio tym zajmowali. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja przewodniczącego Rady Opisma, wnioska skierowanych do rad, gminy Trybnik, Zatrzeń oraz sprawa działalności między sesjami. Pismo pierwsze. Skargę oddalić uzasadnienie. Rada Gminy Kowala dokonała uchwały numer 44/2018 roku z dnia 28 marca 2018 roku na wniosek wójta podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Przed podjęciem uchwały wójt przedstawił do konsultacji komisarzowi wyborczemu projekt przedmiotowej uchwały, który ze względu na podzielenie sołec z liczbą mieszkańców stanowił normę na jeden mandat, czy też połączenie sołectwa z częścią innego sołectwa, nie uzyskał akceptacji komisarza wyborczego jako niezgodny z prawem wyborczym. W dniu 1 marca 2018 roku wpłynął kolejny projekt uchwały w sprawie podziału na okręgi, które komisarz wyborczy w Radomiu zaopiniował pozytywnie. Projekt ten uzyskał akceptację Rady Gminy Kowala i znalazł swoje odzwierciedlenie w podjęciu uchwały 44/2018 roku. Rozpatrując skargę wyborców sołectwa młodości mniejszych, komisarz wyborczy w Radomiu stwierdził, że liczba mieszkańców gminy Kowala na koniec 2018 roku wynosiła 12 037. Norma przedstawicielstwa dla gminy wynosi 802,47. Biorąc pod uwagę na to normę, komisja stwierdził, że w skład terytorium gminy wchodzi 13 sołectw, które spełniają warunek bycia samodzielnym okręgiem wyborczym, a dwa posiadają normę przedstawicielstwa uprawniające do posiadania dwóch mandatów każde, a cztery sołectwa nie mogą być samodzielnym okręgiem wyborczym. W związku z tym, że Rada Gminy liczy 15 radnych, należało dokonać podziału tak, by zachować zasady określone w artykule 417 paragraf 1 1, 2, 3 punkt 1, artykuł 418 paragraf 1 kodeksu wyborczego. Uchwalony podział na okręgi wyborcze jest zgodny z przytoczonymi przepisami. Przepisy kodeksu wyborczego zakładają, że na terenach wiejskich okręgiem jest sołectwo. Połączenie sołectwa może dokonać tylko wówczas z sobą granicą i tylko wtedy, gdy łączy cały obszar sołectw granicę jednego okręgu. Podział sołectwa można dokonać tylko wówczas, gdy spełnia warunki posiadania więcej niż jednego mandatu. Skarżący proponują, by sołectwo młodości mniejszej stanowiło osobny okręg wyborczy, a sołectwo Dąbrówka Zabłotnia połączona z obszarem sołectwa Rożki stanowi kolejny okręg wyborczy. Proszę o ciszę. Takie rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne. Prawnie dopuszczalne. Zobaczcie, jaki jest odwin. Dwie osoby jest dopuszczalne. Jeszcze raz powtórzę. Takie rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne. Można było dokonać połączeń sołectw w granicach okręgu w innej konfiguracji, ale było to wyłączną kompetencją Rady Gminy. I o ile zachowują powyższe zasady podziału, nie podlegało ocenie komisarza wyborczego. Propozycja skarżących, mówiąca o podzieleniu sołectwa Kowala i umieszczeniu go w dwóch okręgach, przy czym w jednym z okręgów tylko jego części miejscowości Kowala połączona z sołectwem Ruda Mała, jest prawnie niedopuszczalna. Skarżący, odnosząc się do różnych aspektów, podnoszą brak więzi niektórych miejscowości oraz to, że rozbieżność od norm w okręgach jest duża. Komisarz wyborczy w Radomiu wyjaśnia, że związku i lokalnych społeczeństw nie są argumentem uzasadniającym łączenie czy dzielenie jednostki gminy sołectwa na części, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa artykuł 417 kodeksu, rozbieżność od norm jest znaczna, ale nie narażająca propozycji w proporcji na jeden mandat. Komisarz wyborczy zapoznał się z układem przestrzennym gminy i stwierdza, że w gminie Kowala nie zachodzą
przesłanki zastosowania wyjątku od zasady niezłączenia, niełączenia części całego sołectwa. Zważywszy na powyższe, komisarz wyborczy w Radomiu uznał, że iż Rada ustalając granicę okręgu działała zgodnie z artykułem 417 paragraf 1, 2, 3, punkt 1 artykułu 418 paragraf 1 artykułu 419 kodeksu wyborczego i postanawia jak następnie. Od mniejszego postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni. Panie Przewodniczący, czy ja mogę krótko? No. No bardzo proszę. Nam do tej podziwi, proszę Państwa, troszeczkę mnie zdziwiło, bo byłem około półtorej godziny pana komisarza, akurat go nie zostałem, było przemiłe dwie panie, jak najbardziej. No i mówię, że dostanę odpowiedź po świętach, gdzieś tam tydzień czasu, bo pisma tego mogę się odwołać do Państwowej Komisji. No i o dziwo, ja zaniosłem pismo z mieszkańcem Młodocina. Proszę Państwa, 29, to był Wielki Czwartek, a ja pismo już to, które Pan Przewodniczący otrzymał, dostałem już 30, na drugi dzień, co miałem w ciągu tygodnia. A Panie stwierdziły, proszę Pana, ma Pan tu wielkie szanse, co do tego pisma. Wielkie szanse. Dlatego pozwoliłem sobie odezwać, wołać się do Komisji Wyborczej w Warszawie, które też pismo, bo tu mam prawie 70 podpisów mieszkańców, którzy wcale jest nie powiedziane, że wrócimy do tego okręgu, który był, prawda? Czy napisałeś odwołanie? Napisałem odwołanie do Warszawy, jak widać. I zdziwiło mnie to, że miał być już zmieniony pan komisarz. Trzeciego, pani mówi, proszę pana, proszę, czyli trzeciego będzie zmiana komisarza. No to ja przed wyjściem, prawda, mówię, zadzwonię, czy jest ta zmiana. Ta zmiana pana komisarza do dziś nie ma. Trochę mnie to dziwi wszystko. Także napisałem jeszcze raz do Warszawy. Będziemy czekać na odpowiedź. Jak przyjdzie ta odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Radomskiego działa na zasadzie artykułu 454 paragraf 6 z ustawy z dnia 5 stycznia 2019 roku kodeks wyborczy z dziennik ustaw z 2017 roku pozycja 15 zmiany zwraca się z prośbą o wydanie opinii w sprawie połączenia gminy Kowala oraz miasta i gminy Skalisze w celu utworzenia okręgu wyborczego z myślą w myśl artykułu 419 paragraf 2 z bliżej artykułu 435 Rada Powiatu Radomskiego na wniosek Zarządu Powiatu dokonuje podziału powiatu na okręgi wyborcze według metody wskazanej w ustawie. Proszę o ciszę. Biorąc pod uwagę, że opracowany przez Zarząd Powiatu Radomskiego nowy podział powiatu na okręgi różni się od dotychczasowego, wyjaśniamy, i dotychczasowy podział obszaru powiatu radomskiego na okręgi wyborcze, który przewidywał m.in. okręg wyborczy nr 3 składający się z gminy Skarżew, Kowala, Wielbica, 6 mandatami wyborczymi do Rady Powiatu w Radomiu, okręgu nr 2 składający się wyłącznie z gminy Iłża, 3 mandatami przestał spełniać ustawowe wymagania. Wzrost liczby mieszkańców w okręgu nr 3, jaki miał miejsce w ostatnich latach, spowodował, iż wzrosła także norma przedstawicielstwa w tych okręgach, a tym samym także liczba mandatów wyborczych w wyborach do rad powiatu w Radomiu 6-7. W zaistniałej sytuacji łączna liczba mandatów we wszystkich dotychczasowych okręgach wyborczych wyniosła 28. Stałoby w sprzeczności z artykułem 9 ustawy 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, to jest dziennik ustaw dnia 2017 roku, pozycja 1868 ze zmianami. Prawidłowo bowiem ustalona liczba radnych Rady Powiatu w Radomiu wynosi 27. W związku z tymi okolicznościami należy wykonać czynności przewidziane w artykule 419 kodeksu wyborczego, a mianowicie nadwyżkowy mandat odjąć od okręgu o najniższej normie przedstawicielskiej, to jest od okręgu nr 2 składającego się z gminy Jóża. Powyższe jednak będzie skutkowało obniżeniem liczby radnych wybieranych w tych okręgu wyborczym do liczby 2. Eliminując tym samym w myśl artykułu 453 kodeksu wyborczego możliwość istnienia okręgu wyborczego składającego się wyłącznie z gminy Iłża. Z
ze względu na brak ustawowego minimum, czyli trzech mandatów wyborczych. W zaistniałych okolicznościach koniecznych stało się dokonanie zmian dotychczasowych okręgach wyborczych nr 2 i 3 w taki sposób, aby ustalone dla nich normy przedstawicielskie, a następnie liczba wybieranych w nich radnych do Rady Powiatu Radomskiego była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego Zarząd Powiatu Radomskiego proponuje zmianę dotychczasowej podziale powiatu na okręgi wyborcze polegające na utworzeniu w miejsce dotychczasowych okręgów nr 3 Skaryszew, Kowala, Wierzbica z sześcioma mandatami nr 2 Iża i z trzema mandatami na okręgi nr 3 Skaryszew, Kowala i z pięcioma mandatami nr 2 Iża, Wierzbica i czteroma mandatami. Z uwagi na fakt, że Zarząd Powiatu Radomskiego występuje z wnioskiem do Rady Gminy Kowali o zaopiniowanie propozycji utworzenia okręgu wyborczego nr 3 w wyniku połączenia gminy Kowala oraz miasta i gminy Skaryszew z pięcioma mandatami do Rady Powiatu w Radomiu, wychodząc naprzeciw obowiązkom Rady Gminy wynikających ze zgłoszonego wniosku, Zarząd załącza propozycję treści uchwały Rady Gminy Kowala, mając na uwadze napięty terminarz wyborczy w wyborach samorządowych 2018 roku, Zarząd Powiatu Radomskiego zwraca się z prośbą o podjęcie stosownej uchwały na najbliższej sesji Rady Gminy Kowala. Jak Pan Wójt wspomniał, były się trzy komisje, na których byłem obecny. Dziękuję bardzo. Czy Pan ma jakieś pytania? Tak, odnośnie tego powiatu, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, mam taką prośbę. Wiem, że Pan się tym zajmował. Będzie, jak będzie podejmowana uchwała, to wszystko Panu. Dobrze. Przeanalizuję. Były Skaryszew, Kowala, Wierzbica. Tak. Było od sześciu lat. Iłża była sama, miała trzy mandaty. Trzech lat. Zmieniło się to i teraz będzie tylko Kowala. Dlatego się zmieniło, że mieszkańców Iłży chyba jest więcej. A idzie Pan. Kowala i Skaryszew. To jest, będzie jeden okręg wyborczy, tam to będzie wybieranych pięciu radnych do powiatu i do Kowala Skaryszew pięciu radnych. A było trzy miejscowości. Kowala Skaryszew. To było czytane przed chwilą. I Wierzbica było sześć. Proszę Pan Wójt, Pan Wójt jest. Tak, że zostanie Iłża, Wierzbica, a więc Skaryszew. Proszę Państwa, w tym piśmie, które czytał Pan Przewodniczący, jest wyjaśnione. Chodzi o to, że normy przedstawicielskie jest dzielona ilość mieszkańców powiatu ponad 150 tysięcy przez 27 mandatów, to jest norma przedstawicielska, tam 5555 chyba. Ponieważ liczba mieszkańców Kowali w Skaryszewie wzrosła, to gdyby była Kowala, Skaryszew i Wierzbica razem, to musiałoby być 7 mandatów, nie 6. Tak wynika z normy przedstawicielskiej. Natomiast Iłża musiałaby mieć 2 mandaty, nie 3. Dlatego, że 27 radnych, nie można zwiększyć radnego o jednego, tak samo jak u nas. Ale kodeks wyborczy mówi, że w wielomandatowych okręgach wyborczych najmniejsza liczba mandatów musi być 3, a nie 2. Z tego względu Wierzbice dołączyli, proponują dołączyć do Iłży i byłoby 4 mandaty, a Kowala ze Skaryszewem miałyby 5 mandatów. Czyli ilość mandatów się nie zmienia, bo Iłża miała 3, a Kowala, Wierzbica, Skaryszew 6, razem 9 i teraz byłoby 9. Tylko 4 mandaty miałaby Wierzbica z Iłżą, a 5 mandatów Kowala i Skaryszew. No skorzystnie dla nas jako dla. Bo mamy pół mandatów więcej. Dziękuję. Ja chciałbym uzupełnić jeszcze dla wszystkich radnych, przypomnieć, nie wiem czy wszyscy złożyli Pani zeznania majątkowe. Jak nie będę czytał pisma przypominające o tym, że do końca kwietnia trzeba złożyć. Jak ktoś jeszcze nie złożył, żeby nie miał problemów, to bym bardzo prosił do Pani Sekretarz. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Ocena zasobów pomocy społecznej. Pani kierownik jest zmęczona. Ale ma wiedzę, nasłuchałaś. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Corocznie sporządzana jest ocena zasobów w pomocy społecznej. Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej naszej gminy. Niniejsze opracowanie, które każdy radny dostał, zawiera infrastrukturę, kadrę pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na pomoc społeczną,
Ocena obejmuje ponadto osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, ich problemy oraz opracowane zostało zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zawiera ta ocena sytuację na lokalnym rynku pracy oraz infrastrukturę gminy. Niniejszy materiał składa się z czterech części. Dane o sytuacji społecznej w gminie, dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej, dane o zasobach pomocy w gminie oraz wskaźniki i oceny. Na tej podstawie przeprowadzana jest ocena zasobów, która stanowi rekomendacje do planowania budżetu na rok następny. Nie wiem, czy jakieś pytania. Radni się zapoznać. Zapoznaliśmy się z materiałami, także dziękujemy pani. Dziękuję, przechodzimy do punktu następnego. Ocena zasobów pomocy społecznej. Ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Kowala. Tak, stawka jest ta sama, złotówka za godzinę, co była, natomiast zmieniła się podstawa prawna, bo jest z 2017 roku, dziennik ustaw, pozycja 59 i mówię iść na 10, dlatego ta uchwała jest. Czyli koszty zostają te same. Stawka zostaje ta sama, złotówka za godzinę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnych uczniów? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 10 minut przerwy. Jeszcze jeden punkt. Panie Przewodniczący, jeszcze dwa punkty. Jeszcze mamy. Dwa przerwy. Panie Przewodniczący. Trzeba słuchać głosów radnych. Ale ja się właśnie wsłuchuję. Starszych, panie przewodniczący. Jedziemy 8A, to jest. Kto jest wysokości diety? Aha. Nie wójcie, zabierze pan głos. No. Tak, proszę państwa, w poprzedniej uchwale, która była przygotowana przez poprzedniego sekretarza, 19 na 19 grudnia była podjęta w sposób nieprecyzyjny, bo tam jest podział dla radnych nie będących członkami komisji i za udział w posiedzeniach rady dla radnych nie będących członkami komisji 250 zł i 550 zł za udział w posiedzeniach rady i komisji. Żeby tutaj sprecyzować, to robimy ryczałtową dietę, ponieważ wszyscy radni są członkami komisji, nie ma takich radnych. Nie ma zmian radnych. Więc zryczałtowane 800 zł, żeby nie było wątpliwości. A, tak. Czyli forma zapisu się tylko zmienia. Kwoty się nie zmieniają. Kwoty się nie zmieniają. Forma zapisu jest zła. Była. Ja słyszałem na początku tutaj, że były jakieś niestrzysłości co do tego, co przyjęliśmy na sesji, a co do tego, co było przyjęte papierologii, dobrze ja zrozumiałem na początku, kiedy pan uzupełniał. Tak. Czyli były, skąd się te rozbieżności wzięły? Nie wiem. Biuro Rady prowadził wcześniej pan, który jest pracownikiem w dalszym ciągu, czyli pan sekretarz. Pojawiły się znowu nieścisłości między tym, tak, co przyjęliśmy, tak, a tym, co się pokazało w projekcie. Dokumentach. Dokumentach. No i ciało. Ale przecież sesje są nagrywane. Nagrywane to nie były przeżyte. Pan radny Pięta składał propozycję 1300 przewodniczący, 950 wice, 850 przewodniczący komisji, 800 zł radnych. I tak było przegłosowane, tak była przyjęta uchwała. Skąd się wzięła inna treść uchwały, nie wiem. I to jest kolejny przypadek, słuchajcie, w historii naszej Rady. Historia się powtarza. Lub historia się... I oczywiście nie ma winnych. Nie, no winni są, na pewno. Nie wychodzi, trzeba
No odpowiedzialne są dwie osoby, pan sekretarz Świerz i pan wiceprzewodniczący biura. Ja bym pytanie wiedział, że widzimy, że nie ma godziny oddawanych. Idziemy to poprawić, po to jest uchwała. Właśnie tak. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zryczarowanych wysokości 1 dla przewodniczących rady i wiceprzewodniczących komisji rady, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę, 20 minut. Proszę o uwagę, wznawiam obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Kowala, stanowiącej własność gminy Kowala na rzecz użytkownika wieczystego. Bardzo proszę, pan wójt. Tak. Chodzi o budynek, który jest przy Krzyżówkach w Kowali, podawne z Lewni Mleka. Właścicielem budynku była mleczarnia i sprzedała budynek mleczarnia. Natomiast grunt był Skarbu Państwa, potem skomunalizowany i grunt był przekazany w użytkowanie wieczyste. To było około 25 lat temu. Część wartości tego gruntu została spłacona w corocznych ratach. Teraz właściciel, użytkownik wieczysty chce wykupić to na własność. Po podjęciu uchwały przez Radę będzie zrobiona aktualna wycena i procent, który brakuje do dopłacenia, będzie dopłacony po aktualnej wycenie. Czy są jakieś pytania jeszcze w tym temacie? Pani Basia Kowiejczyk. Tak, ja mam takie pytanie. Wycena będzie robiona, co wiadomo, rezonansy i tak dalej, tak. A jeśli można się spytać, kto jest teraz, kto ma w użytku wieczystym tą użytkowanie tą nieruchomość? Na obecną chwilę, tak? Tak, na obecną chwilę. Komu sprzedajemy? Bo to wiadomo, że dajemy w powierzchni takowej, no bo to taka jest. To jest chyba zapisane w tej chwili na Aleksandrę Chrybińską. Aha. To jest taki pismo, które było składane do Komisji Rolnictwa? To było o zakup innych działek. Aha. Nie mamy matki. No właśnie, że nie ma matki, a prosiliśmy, żeby matki były zawsze przygotowywane. Pan Giemski, bardzo. Panie wójcie, dotyczy to wiadomo tej zlewni, byłej zlewni, to jest tak, jak jest obrodzone. Tak. Czyli dalszy, tak. Dalszy, tak. No nie mamy, to jest co nam czyli zagrodzony. Wszyscy wiedzą, gdzie to jest. Wszyscy wiedzą, gdzie to jest. Matki dołączane są, jeżeli chodzi o sprzedaż działki. No, natomiast najpierw sprzedaż działki. Proszę, biurokrację utrzymywali. Cóż. Dziękuję, nie mam pytań pytanie słowa, ale dla mnie chcieli wiedzieć, że głosowania. A to wyjdziemy na przerwie i zobaczymy. Pan nie może nie wiedzieć o tym. Od czego dotyczy przedmiot? Proszę państwa, właśnie chciałbym wiedzieć z matki. To jest matka poglądu, pani wtedy byśmy dokładnie wiedzieli. A z życia nie wie pan, który to jest? Nie, ten? Tu nigdzie nie pisze. Ale jest łopane, ale pan to jest zlewnia. Ale pan czego dotyczy? Tam gdzie jest teren prywatny. Panie przewodniczący, mapa to jest mapa. Dziękuję bardzo, przechodzimy do głosowania. Mapę trzeba wydrukować i to jest za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży praw własności nieruchomości zabudowanej po urzędzie wojewódzkim Kowala, stanowiącym własność gminy Kowala na rzecz użytkownika wieczystego. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto? Ja. Bardzo przepraszam, bo pana nie kontrolowałem. 12 za, przy dwóch nieobecnych i jeden wstrzymujący. Proszę bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Kowala. Pan Pawlicki. Proszę. Nie prosiłem o głos. Ale nie chciałby pan zabrać. Nie, Komisja budżetowa rozpatrywała projekt tej ustawy i była propozycja komisji. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Termin obowiązywania uchwały przesunąć do 2023 roku. Na następną kadencję. Czy są pytania jakieś? Bardzo proszę pan Bóg. Szanowni państwo, trochę podobrzewniając wypowiedź pana Bóg, powiem tak troszeczkę rozszerzę temat, żeby tutaj państwo radni, ale i mieszkańcy gminy Kowala
zainteresowali się, żeby pewna też wiadomość poszła z gminy. Co to, trzeba sobie powiedzieć, co to jest pomoc de minimis w ogóle? Co to znaczy? Pomoc de minimis to jest forma wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Czy to na terenie gminy, może być województwa, prawda, i na terenie Polski. W tej uchwale, szanowni państwo, są zapisane pewna ścieżka jakichś możliwości, co musi zrealizować, jak to musi, ma wyglądać przedsiębiorcy, żeby otrzymał to zwolnienie. I czego to dotyczy? Tak jak paragraf 3, punkt 1 mówi, że zwalnia się z podatku od nieruchomości przez okres jednego roku budowlę, budynki, części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na której dokonano nowych inwestycji. Są pewne tutaj ograniczenia, może nie ograniczenia, ale pewne rzeczy przedsiębiorca musi spełnić. Pewne to jest oświadczenia, zaświadczenia, prawda, czy to budowla, czy rozbudowa, prawda. No musi to być tak zrobione, to co wymaga ustawodawca. Też jest, jeśli ustawodawca, jeśli przedsiębiorstwo rozwija swoją działalność, zatrudnia ludzi, też jest paragraf 4, który mówi, zwalnia się częściowo z podatku od nieruchomości przez okres jednego roku budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w związku z tworzeniem ich nowych miejsc pracy. I tu jest 100 metrów powierzchni od każdego nowo utworzonego jednego miejsca pracy. Także te zwolnienia są oczywiście ważne, żeby też przedsiębiorcy z naszego terenu, bo to jest dla nich skierowane, no dowiedzieli się o tym, ale to oczywiście my tutaj jako Urząd Gminy zrobimy to, że opublikujemy ją na stronie urzędu, żeby ona tam była powisiała na aktualnościach, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy miesiące, a później będzie w innym miejscu, ale też jest ważna rola tutaj państwa, sołtysów, tutaj Rady Gminy, żebyśmy po prostu, jeśli wiemy, że na naszym terenie są tacy przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać, inwestują, prawda? Tak. To będzie dopiero będzie opublikowane, to dopiero będzie ważne, bo musi być prawo miejscowe. Także ja bym prosił też taką rozmowę czasami z mieszkańcami, tych, których znamy na swoim terenie, żeby po prostu uzmysłowić, żeby się zapoznali z tą uchwałą i jeśli będą spełnią warunki i wymogi, to po prostu no. Pan Rzeczpospolity, pan Gębski. Proszę bardzo. Poproszę. Słuchajcie państwo, tak, to projekt tej uchwały był przedmiotem między innymi takiej małej dyskusji na komisji budżetowej. Nie ma uzasadnienia do tej uchwały, ale pozwolę sobie nawiązać do wniosku, który złożyłem 28-11 listopada 2016 roku. Przedmiotem moich wątpliwości było to, że pan wójt zaproponował obowiązywanie tej uchwały do końca 2020 roku. Ja takie krótkie uzasadnienie z mojego wniosku przedłożę. Ono jest takie lakoniczne, ale myślę, że oddaje to, o co tutaj mi chodziło. Celem podjęcia tej uchwały jest pobudzenie lokalnych przedsiębiorstw do większego inwestowania na terenie naszego samorządu oraz w perspektywie czasowej do przyrostu powierzchni do opodatkowania w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla podatnika korzystającego ze zwolnienia na podstawie tej uchwały. Proszę państwa, mamy półtora roku mniej więcej od czasu tego wniosku. Chciałem zapytać, czy przy tworzeniu tej uchwały pan wójt konsultował się z przedsiębiorcami? Nie, było spotkanie z przedsiębiorcami, ale to chyba w 16 roku i ten temat był poruszany i przedsiębiorcy zgłaszali, żeby taką uchwałę przygotować. Ona musiała być konsultowana, w Pawlicach w szkole było spotkanie z przedsiębiorcami. Ta uchwała nie była przedmiotem tego spotkania na pewno, ten wątek w ogóle się tam nie pojawił, bo byłem na tym spotkaniu. Pytam dlatego, ponieważ proszę państwa, zmiana, która tutaj dotyczy projektu, który państwo mają w materiałach, wiąże się właśnie z tym, żeby zrozumieć sens i potrzebę jej wprowadzenia. Ona, żeby mogła zafunkcjonować, potrzebuje czasu. Czasu. Termin 20, koniec 20 roku jest kompletnie nieuzasadniony, jest za krótki. Procedury przygotowywania papiery, przepisy powodują, że cykl przygotowania takich inwestycji jest rozciągnięty w czasie. Żebyśmy mogli mówić w cudzysłowie o zysku z projektu tej uchwały, trzeba lat, perspektywy lat. Tu trzeba lat po prostu, to nie rok, nie dwa. Poza tym
To jest jeden z elementów oczywiście wsparcia przedsiębiorców na terenie naszej gminy, bo zdajemy sobie sprawę, że przepisy na terenie sąsiednich gmin są dokładnie takie same. Tu chodzi o to, żeby na terenie naszej gminy stwarzać takie warunki, żeby oni chcieli inwestować przede wszystkim u nas, a nie uciekali ze swoimi inwestycjami do sąsiednich samorządów. Dziękuję bardzo. No w sumie to część mojego pytania już zabrał kolega, ale jeszcze dopytam panie wójcie, czy faktycznie, no bo to jest słuszne, bardzo słuszne dla przedsiębiorców, czy nie możemy tego czasu, bo tu mamy ten czas określony, no jest to... Się przedłużał, tak, czy nie pisać w ogóle do którego roku, pominąć to prawie, jak prawie się to można ująć, prawda? Bo faktycznie no, te 2 lata, 3 lata to ten taki przedsiębiorca, on musi zaplanować inwestycje, prawda? On musi wiedzieć o co chodzi. Teraz tak. On się nie wyrobi z projektami, z planami, w ogóle tak z rozbudową. Przyjdzie ten moment 2022 czy 1 i jest koniec tego. I wtedy on w łapce takie stoi. Wydaje mi się, że możemy pominąć ten rok prawnie, jeżeli to jest prawnie możliwe. Pan Górski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, oczywiście no z datą to też nie jest tak, no, musi być określona data, ponieważ to są zwolnienia podatkowe, ale ja tutaj nie widzę w przyszłości takiej no, możliwości, żeby no, jeśli rada, nowa rada w przyszłości, czy nowe władze urzędu gminy po prostu przedłużą ten czas, to nie ma żadnego problemu. W tej chwili jest na 5 lat. Panie wójcie, tak, tylko tak jak mówię, ale jest, co jeszcze jeżeli będzie przykładowo, zamierzam rozbudowę hali, dużej hali, 200 metrów czy ileś, nie? I teraz ja muszę sobie biznesplan zrobić, prawda? Zaczynam jak zrobię. Wiadomo, jak jest nawet tu u nas, prawda? W gminie, jeżeli inwestujemy. Są pewne procedury, prawda? Tak, czyli są te procedury, które są długo i no tutaj ten czas ograniczający może zamknąć troszeczkę przedsiębiorców. Ale panie przewodniczący, dziękuję. Pani Jola prosiła o głos. Bo my tutaj czekamy tą uchwałę i zwróciliśmy uwagę na ten paragraf 3, punkt 2, że to nie chodzi o zupełnie nowych, tak to rozumiem, tylko już istniejących, jak rozszerzają swoją na przykład działalność. Pani Jolu, może... Pani Jolu, uzupełni to pan. Słuchajcie państwo, to jest wbrew pozorom bardzo prosta uchwała. Żałuję, że te konsultacje miały taki charakter, że niestety nie dotknęły przedsiębiorców, panie wójcie. Nie konsultował się pan ani z praktykami, którzy się tym zajmują, no ani z wnioskodawcą, bo ja wnioskowałem o podjęcie tej uchwały. To jest wbrew pozorom bardzo prosta sytuacja. Każda działalność istniejąca lub, to znaczy istniejąca, żebyśmy tutaj nie pomylili. To, co jest opodatkowane dzisiaj, nie będzie podlegało możliwości takiego zwolnienia, ale każdy metr kwadratowy rozwinięty działalności daje szansę, możliwość przedsiębiorcy skorzystania z tego. Z tej ulgi. Tak, z tej pomocy, z formy tej pomocy. To może być całkowicie nowa inwestycja, może też być rozbudowa tego, co już jest. Teraz jeżeli przykładowo... Panie radny, tu trzeba przeczytać całość uchwały. Tu chodzi o zwolnienie od podatku od nieruchomości. Nie od ja o tym dobrze wiem. To jaki to ma... To nie wchodzi tutaj, nie bierzemy pod uwagę nowe zatrudnionych, tylko jakąś inwestycję, tak? Dziękuję. I ten termin taki do 30 lipca 2020. Panie Burski, poproszę pana. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała ta, co wynika z uchwały, była konsultowana z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co jest wymogiem, ponieważ to są pieniądze, to są zwolnienia z podatku. I tutaj Urząd Gminy dostał odpowiedź, może nie będę czekał, ale jest tutaj odniesienie do pewnej poprawki, prawda? I to było jest wszystko w porządku. Ja rozumiem, my to wszystko rozumiemy. Konsultacje, które dotyczą przepisów, są wymogi. Tak. Ja żałuję na przykład, że nie skorzystaliście z opinii ludzi z naszego terenu, którzy zajmują się takim poważnym prowadzeniem działalności. Oni mogliby wiele fajnych rzeczy podpowiedzieć. Ja rozumiem pana radnego, że przedsiębiorcy mogą podpowiedzieć, ale czasami pewnych rzeczy nie można ująć w uchwale. Ale nawet nie skorzystaliście z takiej możliwości. Konsultacje powinny sprzyjać. Robiliście to 1,5 roku. Po prostu przy pomocy tych ludzi moglibyśmy stworzyć najlepszą uchwałę, jaką możemy stworzyć.
Ja nie mówię, że ona jest zła. Ale zawsze powtarzam, panie przewodniczący, że też rolą Rady tutaj i szanownego państwa jest też, żeby pewne rzeczy wnosić, także nie tylko... Tak, ale ja wniosłem na przykład wniosek i pytałem o jego realizację cierpliwie przez półtora roku. Ale w międzyczasie, kiedy jednak ta uchwała przyszła w materiałach, bo ja się w tym momencie dowiedziałem, że ona już jest, państwo nie konsultowali tego ani ze mną, ani z przedsiębiorcami. Ale była komisja budżetowa. Na tej komisji budżetowej udało nam się poprawić ramę czasową, która była oderwana od rzeczywistości, bo ona wypaczała sens wprowadzenia takiej uchwały. A jeśli, słuchajcie, to też szanowni państwo, wszystko wyjdzie w czasie, jeśli będą jakieś potrzebne zmiany, nie wiem, za rok, za półtora, za trzy, bo to zawsze można to zmienić. I zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, czy to będzie dobre, czy złe, ale to się nie wiem. Żeby ją na przykład przedłużyć, tak? Właśnie najważniejszy jest to, słuchajcie, moment taki, tego przedłużenia, jeżeli my podejmiemy, panie wójcie, uchwałę, do konkretnego roku ona traci moc i wtedy, jeżeli przedsiębiorca przykładowo ma zamiar zmienić tabor samochodowy i taki tabor samochodowy, taki jeden zestaw samochodu to kosztuje 600 tysięcy, prawda? Jeżeli ma przedsiębiorca zainwestować 600 tysięcy w jeden zestaw tylko i tych zestawów ma zamiar zmienić 3 czy 4, no to jest inwestycja bardzo duża, prawda? I teraz przez te dwa lata to nie zdąży przygotować, bo trzeba i umowy podpisywać z kontrahentami, z przewoźnikami wszystkimi. Także tutaj panie wójcie, nie wiem, czy to jest dobra. Nie znam się prawnie, jak jest czasowo, bo mi chodzi tutaj głównie o czasowo. I tak jest dobra. Dziękuję bardzo. Proszę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za zmianą proponowaną przez pana wójta o wydłużenie uchwały do 2023 roku. To nie była propozycja pana wójta. A czyja była? Pan wójt zaproponował na sesji. Dyskutowała ale to żeśmy zaproponowali na komisji budżetowej, żeby pan wójt to zaproponował. Nie było innych propozycji. Może inaczej. Ale ja bym chciał. Czy macie projekt uchwały, radni? Co tam jest w projekcie napisane? Paragraf 13, że uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. Tak, i proszę teraz głos, panie wójcie. Poprawiamy. Poprawiamy na rok 2023. No, ale kto z państwa jest za przewodniczącym? Kto jest za przyjęciem uchwały z całą zmianą? Nie, a i tak za zmianą. Kto z państwa jest za zmianą zaproponowaną? Czy to jest tak ważne, aby uchwała była pana wójta? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał, nie ma, jednogłośnie przy trzech nieobecnych. Ale uchwały Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla gminy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Kowale? Proszę o podniesienie ręki ze zmianami. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Radomiu. Pan wójt, proszę. Ja już mówiłem, jak było do mnie poczytane, wyjaśniałem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego na terenie gminy Kowala? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Kowala na 2018 rok. Proszę panią skarbnik. Mają państwo zmiany? Prosimy o ciszę. Zmienia się wydatków o kwotę 130 tysięcy, co wynika z wprowadzenia otrzymanej od województwa mazowieckiego pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP-u dla mała. No i że tak powiem, mają państwo, o tyle się zmieniają dochody i wydatki. W wydatkach jest jeszcze parę zmian takich dotyczących bieżącej realizacji budżetu. Troszeczkę w inwestycjach tam jest poprzenoszone. Widzieli pani? Dziękuję. Nie ma pytań. Przechodzimy do głosowania. Nie ma pytań? Nie ma. Nie widzę. Nie ma. Nie ma. To jest za... Panie przewodniczący, momencik jeszcze, zanim przejdziemy do głosowania. Proszę państwa, na komisji o tym było mówione budżetowej. Mamy
pismo z powiatowego inspektora, od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Został zamknięty lokal, wyłączony z użytkowania realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzicach. Kserokopię tych decyzji otrzymał prezes i naczelnik. Tak, to już wiem. Wszyscy wiedzą. I w tej chwili budynek jest wyłączony z użytkowania. Zrobiona była ekspertyza, jest dokumentacja na remont. Budynek trzeba wyremontować. Remont ma polegać na tym, ten konieczny remont, niezbędny, żeby zmienić, zdjąć eternit, bo jest ciężki, pokryć blachą i wewnątrz po jednej i po drugiej stronie po cztery słupy żelbetowe ze stopami i wzmocnienie tregrami stropu. Remont, dokumentacja i kosztorys na remont z dociepleniem, bo ten budynek jest z kamienia, z piaskowca budowany, jest zawilgocony. Żeby to docieplić styropianem z zewnątrz, zrobić modernizację. A co znaczy z piaskowca? Pan ma podmurówkę z piaskowca, czy całe ściany konstrukcyjne ma z piaskowca? Podmurówkę. Z piaskowca są ściany. Ściany? Ściany. Bo to było to budowane 90 ponad lat temu, tam był kościół, na się odprawiały, zanim został zmiany przeniesiony. I to było wtedy tak się budowało, że z piaskowca, z kamienia, natomiast przy oprawce było tylko obudowane. Panie wójcie, czy pan trzeba to zrobić w dwóch etapach, tak? Tak pan mówił, że tak. Czyli ważny ten etap musimy zrobić do... Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, bo jest możliwa pomoc do 50 tysięcy na remonty w remitach. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, ale potrzeba około 100 tysięcy złotych na remont ten niezbędny, który musi być wykonany, żeby dopuścić powiatowy inspektor nadzoru, żeby dopuścił budynek do użytkowania. I tutaj no, są wprowadziliście na sesji w marcu zadania, które są niemożliwe do wykonania. Istnieje możliwość przesunięcia środków, żeby w okresie wakacji, jest termin do października wyznaczony, do 13 czy 12 31 października. Do 31 października ten remont trzeba wykonać, bo inaczej nie będzie funkcjonować rewiza w Bardzicach. I tutaj, nie wiem, no propozycje, czy macie tutaj jakieś propozycje przesunięcia? Mam pytanie do pana wójta, jaką będziemy mieli nadwyżkę po bilansie budżetu za około 800 tysięcy złotych. Kiedy ta nadwyżka będzie wprowadzana przez pana wójta? We wrześniu. Dlaczego tak późno? Dlatego, że proszę państwa, mamy 6-oddziałowe klasy gimnazjalne. Natomiast w 8 klasach będzie 8 oddziałów. W Bardzicach jeden oddział, w Modocinie jeden, w Kończycach jeden, 2 w Kowali i 2 w Mazowszanach. A więc dojdzie nam 2 oddziały po 30 kilka godzin, to na każdy oddział licząc średnio 2 etaty nauczycieli. Od kwietnia weszła podwyżka dla nauczycieli i nauczycielom z gimnazjum trzeba będzie postawić ich w stan nieczynny bądź odprawy emerytalne, a stan nieczynny to jest 6-miesięczne wynagrodzenie. Przez pół roku płacimy wynagrodzenie nauczycielowi, który jest w stanie nieczynnym. Poza tym, tutaj w dzisiejszej uchwale jest, ponieważ w szkole w Mazowszanach zostały zakupione szafki, zmodernizowana została szatnia, kosztowało to 50 tysięcy, nie było w wydatkach na zakupy, więc tutaj w tej uchwale już przesuwamy z funduszu płac na paragraf zakupów i za chwilę na następnej sesji będziemy przenosić również z funduszu płac na remonty w Bardzicach, bo trzeba remontować Orlika. Wczoraj dyrektor był i nie ma pieniędzy na remont Orlika, nie były przewidziane. Na razie ja przenoszę to, proponuję przenosić z funduszu płac, natomiast do września obliczymy, jakie konsekwencje będą miały podwyżki dla nauczycieli. Nie wiadomo, czy związki zawodowe nauczycieli nie wywalczą następnej podwyżki od września
ile będzie oddziałów, bo teraz są opiniowane przez kuratorium arkusze organizacyjne, ile będzie oddziałów, jakie koszty będą od września oświaty, będę mógł zbilansować, ile pieniędzy będzie potrzeba na oświatę, na fundusz płac, na remonty i na inne rzeczy. I tą nadwyżkę chcę zabezpieczyć, żeby we wrześniu, czy w październiku, czy w listopadzie po wyborach, żeby nie było takiej sytuacji, że zaciągamy kredyt na wynagrodzenia na przykład dla nauczycieli. Na bieżące. Na bieżące wydatki. Pan Gębski. Czy wstępny kosztowy z tego pierwszego tam, czy dach i te pociągi, strażnicy wewnętrzne, jakieś pan wstępne jest zrobiony, czy... Proszę Państwa, ponieważ będzie robione zapytanie ofertowe, ja nie mogę mówić publicznie, to będzie podniesione na stronie. Czy pan ma w ogóle... Jest zrobiony kosztowy, natomiast ja nie mogę mówić, bo odsłucha sobie ofertę, który składa ofertę, a to jest sprawa nie do upubliczniania. Rozumiem. To nie muszę. Możemy to na zmiany sprowadzić na przyszłej sesji? Na przyszłej sesji? No to się przeciągnie trochę remont, ale można, oczywiście, że tak. No. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Kowala na 2018 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 13 radnych czy dwóch nieobecnych. Przechodzimy do punktu 13. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski. Pan tutaj ma odczytanie. Przeczytam mnie interpelację. Pani Barbara Kołodziejczyk. Składam interpelację w sprawie. Na jaki etap, część etatu został zatrudniony doradca wójta pan Bogdan Piętak. Jakie koszty poniósł Urząd Gminy w związku z zatrudnieniem doradcy wójta w 2015, 2016 i 2017 roku? Pana Barbara Kołodziejczyk. I odpowiedź pana wójta. Wójt gminy Kowala w odpowiedzi na interpelację z dnia 23 marca informuje, że pan Bogdan Piętak został zatrudniony na 2/5 etatu, a wynagrodzenie zasadnicze miesięczne pana Bogdana Piętaka wyniosło w latach 15, 16, 15 2000 zł miesięcznie plus 20% zasługi, to jest 400 zł. Poważanie pan. Dziękuję. 2400 miesięcznie. To 2/5 lat. Wysoka Rado, ja chciałem jeszcze, ponieważ jutro o godzinie 12 jest pogrzeb naszego kolegi Lisa. Przepraszam bardzo, ojca naszego kolegi. No nie, naszego kolegi Lisa. No bo może w emocjach źle powiedział. Proszę sobie spokojnie to przemyśleć i powiedzieć tak jak trzeba. Jeszcze jest jedna jeszcze raz trzeba powiedzieć. No właśnie. Proszę. Jeszcze raz powiedzieć. Koniecznie. Jeszcze raz. Może tak, uporządkujmy. Proszę to uporządkować i wrócimy do panie przewodniczący, może ja. Szanowny Wysoka Rado. Tutaj minutą ciszy uczciliśmy pamięć pana Jana Działaka. Pan przewodniczący nie powiedział, był długoletnim sołtysem, działał dla dobra gminy, jego żona jest sołtysem do tej pory, dlatego uczciliśmy pana Jana Działaka. Natomiast ojciec pana Pawła Lisa, radnego naszego kolegi, zmarł po ciężkiej chorobie. Jutro o godzinie 12. O godzinie 12 w kościele w Trawnicach na Pelagowie będzie pogrzeb. Zapraszamy wszystkich chętnych. Jest sobota. Na Pelagowie. Kolejna interpelacja. Też pani Barbara Kołodziejczyk. Składa interpelację w sprawie, ile wyniosła łączna, sumaryczna wysokość nagród dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w 2015, 16 i 17. Wójt gminy Kowala w odpowiedzi na interpelację z dnia 23 marca informuje, że łączna, sumaryczna wysokość nagród dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy wyniosła w 2015 roku 49 810 zł. W 2016 odpowiedź pani otrzymała na interpelację w dniu 4 stycznia 2017 roku.
i w 2017 to jest 82 700 zł wyniosły nagrody. Podpisał pan wójt. Dziękuję. Proszę o pytania. Pan Pachniewski. Znaczy, ja wrócę teraz do tego tematu związanego z 12. Czy zwracam się do pana przewodniczącego rady, czy to nie jest czas, żebyśmy jako rada mogli wreszcie zająć stanowisko no, wokół czegoś, co teraz tak naprawdę mamy? Bo kiedy ja w listopadzie bodaj pytałem tutaj Urząd Gminy o stanowisko na piśmie, żebyśmy mogli na tę konsultację 14 grudnia pójść i mówić jednym głosem, usłyszałem, że takie stanowisko jest. Jego nie było na piśmie. Pojawiło się 28 grudnia. Dzisiaj mamy, wiadomo, kwiecień, jesteśmy po drugiej turze spotkania z Generalną Dyrekcją i z projektantami. Mamy przebieg, który, tak jak rozumiem, wspieramy urząd i mieszkańcy i jako rada mamy okazję zrobić coś, co do nas należy. I moje pytanie do pana przewodniczącego, czy jakąś formę takiej uchwały intencyjnej moglibyśmy przygotować i podjąć, tak, w związku z tym. Do wypowiedzi kolejnej się mogę. Tam są dwa warianty, które się pokrywają. A wariant A i wariant C to jest dokładnie ten sam przebieg. Ja o to pytałem na tym spotkaniu, bo chodziło mi o to, że jeżeli gmina Gór czy Skarysze będzie głosowała za innym wariantem, czy nie będzie konfliktu w sprzeczności z dyrekcją, skoro się nie możecie dogadać, to robili po swojemu. Pan projektant zapewnił, że takim nie wchodzi to w rachubę. Pytanie moje. Wariant A i C mieszkańców praktycznie nie dotyczy tutaj działek i nie ma wyburzeń. Nie ma wyburzeń, one się pokrywają. Natomiast jest różnica tutaj w pętli koło pana Antoniego. W węzłach. W tych węzłach. Po połączeniu połączenia siódemki z 12. Dobrze, S12 z S7. I według mnie, laika w tym temacie, jeden z nich jest korzystniejszy dla pana Antoniego. I teraz, za którym rada się opowie, trzeba by, nie wiem, zapytać zainteresowanych pana Antoniego, który wygodniejszy tam jest. Jeden ten jest, ma lepszy zjazd, ten drugi będzie całkiem umijał jego stację paliw i bar, także ale tutaj trzeba by przeprowadzić konsultację właśnie z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają, dopiero możemy zająć jakiekolwiek stanowisko, żebyśmy po prostu nie... Posłuchajcie, ale pan zwraca uwagę, że na tym... Czy możemy ingerować sprawy Antoniego, węzła? Ale one są naniesione na mapach. Słuchajcie, ale pan wójt zaznaczył, że też jesteśmy na takim etapie, że mając grze ten przebieg południowy, teraz urząd musi wskazać też te optymalne drogi odbaczające, przejazdy, krzyżowania, tak, przejazdy, tak. I to jest ten element, o którym tutaj mówisz, tak? Teraz, tak? I tam na spotkaniu też, nie wiem, jeden z mieszkańców mówi, o, ekran się kończy dwie posesje przed moją posesją. Także mieszkańcy będą tak, na to. Jeden węzeł jest na długości, tutaj pan kierownik Markiewicz może więcej powiedzieć i dobrze by było, żeby był uprzejmy. O tych węzłach. One mają w ogóle taki, no powiedziałbym, nowatorsko jakiś tam... Musi tak być. Ale są jakieś... Musi, ale są różne opcje. Ale one są bardzo rozbudowane niektóre. Tutaj nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś propozycje w tej kwestii, panie kierowniku, możemy prosić. Co do węzłów tych rozwiązań, w ogóle do wszystkich przebiegów już zleciliśmy opracowanie opinii panu Królowi. I według jego wstępnych, no, te węzły to są no, bardzo niekorzystne dla nas i w ogóle i dla ludzi, bo jeżeli przyjmiemy, to jadąc z Lublina na Kraków, to będziemy się po tych ślimakach 800 metrów poruszać. I to spowoduje natężenie hałasu, spali i inne rzeczy. Będziemy wnioskować o inne rozwiązania do Generalnej Dyrekcji. To są dla nas niekorzystne, w ogóle dla wszystkich. O to, które zajmuje mniejszy ten. Nigdzie po prostu nie widziałem takich rozwiązań. Wnosiliśmy do Generalnej te rozwiązania, co pan Władysław Król wnosił. W ogóle nie wyglądało to nic, co wnosiliśmy przed Generalną rozpatrzone. Też nie wiem dlaczego. I no, w tej chwili już mam zaraz. No, za pół godziny pan Władysław Król przyjdzie, siadamy i pracujemy na tym. Pójdzie też dość nasycony sprzeciw do ministerstwa, bo to tak nie można zostawić takich rozwiązań, które są dla nas niekorzystne.
Pani Kołodziejczyk. Ja jeszcze przedstawię F12. Wiadomo, że ślad Karolice przebiega przez naszą Kowalę, a on w stopniu wchodzi w stary szyb. Ślad, rozwiązania mają tam u wyjścia. Ślad C jest, wydaje mi się, dla nas, jako dla mieszkańców Mazowsza, Kuty Mazowszańskiej i również pana, który był z Wódek Gębarzewskich, bardziej korzystny, ponieważ on opala nam całość. Ślad A kieruje w górę. Znaczy idzie na ten wariant północny, tak, gdzie i to wydaje mi się, że bardziej my jako mieszkańcy, że mogę się taką prośbą zwrócić, żebyśmy optowali bardziej za ten wariant C, który jednak opala wejście do Staryszewa przy Gębarzewie, nie który idzie w górkę. Bo to dla nas, dla mieszkańców byłoby bardziej korzystne. Czyli nas tak naprawdę interesuje, żeby mi się nie pomylił, ten najbardziej południowy wariant, tak? Czymś. Pani nie wiem, czy pan na ten temat. Czy dobrze my najbardziej południowy. Czyli ten C. Ten, który idzie przez las między Gębarzewem, tak, a Sądykowem. Właśnie o to chodzi, że nie A, tylko C, bo ten jako dla nas, dla mieszkańców byłby najbardziej korzystny. Bez względu na wydłużenie, bo tam nie ma miejsc trasy Staryszewskiej i idzie prosto do Sołtykowa. Nie wiem, jak mieszkańcy Sołtykowa się do tego odniosą, bo oni też również się muszą do tego odnieść, bo to jest już na ich terenie. Bo powinni się już całością się patrzeć. Tak, także oni też mają wpływ na to, jak to będzie przebiegało. Pan Gęcz. Ja rozmawiałem na w końcówce z tym projektantem, myśmy długo dyskutowali jeszcze. I ten wariant C faktycznie tak u nas idzie za cmentarzem, jak najniższym, jak najdalej odsunięty, to jest bardzo idealna sprawa. I też twierdził on, że jako Sołtyków też będzie korzystnie i dla Sołtykowa, i dla nas. U nas nas urządza to ten wariant C, który faktycznie przechodzi i Komany nam nie tnie w ogóle. Będzie, to wszystko będzie szło poza cmentarze, poza górką. Panie Wójcie, i to był ten wariant, prawda? Znaczy jeszcze mogę też wspomnieć, że jest strona, którą podali właśnie panowie na tym spotkaniu. Tak. To jest chyba S12, myślnik Radomyślnikowa, ale tam jest bardzo fajne, tam gdzie tam trasa A, wariant. Klikniemy sobie, którędy on przebiega. Panie urzędu też jest na bardzo... Jest link, można sobie wejść. Panie Pan jest. Słuchajcie Państwo, bo tak się zastanawiam, ale niby się zgodziliśmy co do intencji i słuszności podjęcia takiej uchwały na następnej sesji, ale zważmy, że Generalna podała konkretny termin, że oni przyjmują opinię do 11 maja. Na pewno musimy znaleźć formułę, żeby to fizycznie zrobić. Dwa. No i jakoś też pomyśleć, jak zaktywizować, bo słuchajcie, jedna rzecz, że są ludzie, którzy bezpośrednio to dotyczy, inni bezpośrednio, no bo są w jakimś tam sąsiedztwie, ale nas, którzy mieszkają kilometr czy dwa dalej, no też mamy jakieś zdanie na ten temat. I to jest czas, żeby taką aktywność u ludzi pobudzić i ją przełożyć na skuteczność. Tak, te ankiety przede wszystkim. Zajęcie teraz. Panie Przewodniczący, może zrobić w ten sposób, że tu słuszna uwaga jest, nadzwyczajną sesję, tam 15 minut, 20 przygotować uchwałę. Do którego jeszcze? Do 11. Przewodniczący, Wysoka Rada. Do 11 maja to jest termin składania ankiet przez indywidualnych mieszkańców. Natomiast do stanowiska samorządów, przecież oni nie podejmą decyzji 12 maja, bo muszą najpierw przeanalizować wszystkie te ankiety. Natomiast to nie dotyczy ten termin stanowiska samorządu. Stanowisko samorządu może być i w końcu maja. Teraz ważniejsze są te ankiety, Przepraszam, ja zabrałem głos. Przepraszam, panie przewodniczący. Tak czy inaczej, czy jeden, czy drugi wariant jest niekorzystny dla mieszkańców, bo mówimy o drugim wariancie C, mieszkańcy Romanowa też tutaj z panem Sołtysem, pan Sołtys zaproponował zebranie z mieszkańcami w piątek, to o tym tutaj za chwilę powie i niektórym też mieszkańcom ten wariant nie jest tutaj po drodze, ponieważ nie ma dostępu do miejscowości przez ten wariant, jak jest zaproponowany przez tego projektanta przejazdu do miejscowości Romanów i Maliszów. W ogóle jest ta nowa droga, co była wybudowana, przecięta tym i też tutaj na pewno mieszkańcy będą przeciwko temu protestować. Odnośnie uchwały Rady Gminy, projektant na spotkaniu, które było 18 po godzinie 16 w Kowali, powiedział jasno, że jeżeli by chciał opinię Rady, to by o nią poprosił samorządu. Jego interesują
interesują mieszkańcy, każdego indywidualna sprawa. I teraz jest rola każdy mieszkaniec, którego to dotyczy, czy tam wydłużenia, czy w ogóle w sąsiedztwie, którego ta trasa przebiega, będzie się wypowiadał na ten temat i prosił, żeby wszyscy mieszkańcy, których dotyczy tutaj ten ślad, czy to południowy, czy północny, żeby się wypowiedzieli w tym temacie dosyć bardzo rygorystycznie i one będą brane te wszystkie wypowiedzi tych mieszkańców. Także dziękuję bardzo. Proszę, dziękuję, że pan przewodniczący to zauważył. I rzeczywiście tutaj pan radny trochę poruszył tematów, które są istotne. Ja chciałem podkreślić, że głównym projektantem jest firma projektowa zatrudniona przez Krajową Dyrekcję Dróg i Autostrad. Tak, a partnerem to rozmowy. I to jest ewenement w skali kraju. Tego do tej pory nie było. Są właśnie mieszkańcy. Są te spotkania. To nie jest konsultacje, bo konsultacje, które prawnie mają się odbyć, odbędą się, ale na razie są trzy spotkania organizacyjne. Pierwsze było w grudniu, drugie w kwietniu i jeszcze będzie w czerwcu. W czerwcu albo w lipcu. Było powiedziane w czerwcu, być może w lipcu. Tak, i teraz projekta chce dotrzeć do mieszkańców. Chcę dotrzeć do konkretnego mieszkańca, do każdego z mieszkańców. I nie tylko do tych, którym nie odpowiada, tylko również chcę poznać opinię, kto jest za. Bo był, ten kto był za się nie wypowiedział. Był ten problem w grudniu. Potem zmienili, bo musieli jakieś nowe warianty zaproponować. Chcieli. I okazuje się, że ten człowiek, który się nie wypowiadał, nie miał szansy. Teraz należy to zmienić. No i tak, ja tutaj w punkcie czwartym, pan Dariusz się wypowiedział, że dużo czasu i pracy zajęły mu rozmowy na temat S12. Bardzo dobrze, chwała pracownikowi. Ja chciałbym poprosić pana wójta o jeszcze chwilę poświęcenia, bo na przyszły piątek, na godzinę 18, zwołuję zebranie sołectwa Romanów i chciałem pana Dariusza zaprosić na to spotkanie, żeby tam stosownych informacji udzielił. Tak. Chciałbym jeszcze parę komentarzy, jak już jestem przy temacie, w temacie. Tutaj też była wypowiedź pana Dariusza na temat tych wariantów. Sprzeczamy się. Ja spytam wprost. W jakim celu cytujemy pisma z 2016 roku? Jak firma projektowa przyszła w grudniu i powiedziała, my zaczynamy wszystko od nowa. Chcemy poznać sytuację, która ma miejsce na chwilę obecną. Dlatego ten... Nie ma znaczenia to, co już było. Tak, dlatego ten pomysł dotarcia do każdego z mieszkańców z osobna. Czy poprzez ankiety. I te ankiety do 20 maja. Ja rzeczywiście chcę ludziom... Do 11 maja. Chcę ludziom uświadomić, jakie mają możliwości, co ich czeka, żeby się oni dokładnie wypowiedzieli. Czy będzie wariant południowy, czy będzie wariant północny. Oni powinni określić swoje... Ale na tym spotkaniu nie było przeciwników tej południowej części. Ja myślę, że byli. Myślę, że tylko się nie wypowiadali. Tylko się nie wypowiadali. Byli, ja wypowiadam się na ankietach. Ankiety. Mają prawo się wypowiadać i powinni. Te ankiety praktycznie dużo powiedzą, tylko czy będą brane pod uwagę. Ale czy będą, czy nie będą? Tak, tak, może jest sytuacja, już jestem przy głosie, bo znowu mi ten głos zostanie zabrany i się nie wypowiem. Ja tu sobie pozwoliłem przez całą sesję notować, tu mam trochę do odczytania. Jeśli chodzi o te warianty, tych wariantów to naprawdę trzy były. Bo był wariant z 2009 roku, studium rozwoju, zagospodarowania gminy i tam trasa była poprowadzona, jeśli chodzi o sołectwo Romanów, bliżej majówki. Ale mówmy o tym, co się dzieje. Nie przerywaj mu, nie mówi. No. Panie przewodniczący, powiedziałem, że te warianty proszę nie mają się dać wypowiedzieć sołtysowi. Czekał długo na głos, proszę nadać skończyć. Powiedziałem się na chwilę obecną projektowania, te warianty już nie mają znaczenia. Ale jeśli tyle było uwagi poświęcone tym wariantom, to chcę to podsumować. W 2009 roku był wariant studium zagospodarowania bliżej majówki, a w 2011, i o tym się głośno nie mówi, na stronie internetowej jest plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Paznic, dla Romanowa nie został uchwalony. I tam wyraźnie ślad drogi jest
bliżej tutaj przystanku autobusowego, przecina droga ogrodowa, zostaje po prawej stronie, po stronie Wierzbickiej, nie tak jak mówił, po stronie Radomskiej. I o tym wariancie się w ogóle nie mówiło. Ja się dziwię, dlaczego były takie szumy ustalenia z Karyszew, jakieś szukanie projektów, jak tu jest wyraźnie w internecie plan zagospodarowania przestrzennego. Nie studium uwarunkowań, tylko plan zagospodarowania. I tam zupełnie inny przebieg jest zarezerwowany pod drogę ekspresową. I wreszcie ten... jeszcze pan ma? Słucham? No już nie powiem, że 2000 ten plan, który został teraz przez dyrekcję krajową, nie wiem, czy ktoś wziął linijkę, ołówek, rzeczywiście na tym planie nie ma żadnych wyburzeń przez tereny Romanowa, ale rzeczywiście dzielą działki na Walentynowie na takie małe skrawki, mimo że jest zaprojektowany przejazd na ulicy Brzozowej, no to kto rzeczywiście będzie musiał płacało po 100 metrów to jechać i dokończyć tam pracę. Te pola praktycznie zostaną całkowicie przecięte. Ja może powiem, nie mam tego na karteczce, ale właściwie są trzy kryteria wyboru drogi. Pierwszy to jest kryterium społeczne, czyli wyburzenia, których tutaj na Romanowie nie ma, ja tutaj bronię mieszkańców Romanowa. Drugi, hałas, przemieszczanie i podział tych dojazdów do pół. Tak, to jest pierwszy kryterium. Drugie kryterium środowiskowe, czyli gdzie nie ma jakichś tam szkodliwości dla zwierząt. Przecież na planie zagospodarowania Romanów był oazą spokoju. Tam w planie przestrzennym, to co była ta droga nowo budowana na Maliszów, tam są tereny zabudowane przez gminę, przeznaczone pod tereny zabudowane. Teraz tam zostanie przycięte, nawet tam nie ma przejazdu. A Romanów, niemalże oaza spokoju, tam tereny są leśne, rolne. Przecież jeśli tam by autostrada, czy droga ekspresowa, przepraszam za to sformułowanie, przejdzie, no to wiadomo, że zniszczy cały ekosystem. I o tym też nie należy zapomnieć. Tym się zajmie właśnie firma projektowania, obiecali, że zidentyfikują te swoje działania. I wreszcie trzecie kryterium, jeśli o tym mówię. Pierwsze społeczne, drugie środowiskowe, trzecie kryterium, które będzie brane pod uwagę i będzie dopiero w przyszłym roku decyzja środowiskowa wydana, która będzie ostateczna, jest kryterium ekonomiczne. Trzeba uwzględnić, jakie są koszty, czy nasypy, nie nasypy, wywóz śmieci przez te torfowiska, jak pójdzie, no to też są olbrzymie koszty. No, to taka moja wypowiedź, a z kolei to, co pan Darek, z samym szacunkiem, wszystkie dróżki będą opisane, zgadza się, ale to należy do mieszkańców. Ale urząd też, panie Zbyszcie, urząd też to zrobi, firma projektowa poszła dalej, nie rozmawia tylko z gminą. Ale na spotkaniu, które są, jak mówiłem, ewenementem w skali kraju, wszystkimi mieszkańcami. I to, co pan Pachniewski powiedział, że to, czy nas zwalnia z optowaniem za wariantem. Ja uważam, że tak. Owszem, gmina może powiedzieć to, co tam było powiedziane, zjazdy, rozjazdy, które dla ogólne, dla, ale teraz mieszkaniec ma szansę się wypowiedzieć w postaci ankiet. I to on jest najbardziej żeby było jak najwięcej tych ankiet. Oczywiście, stąd moja inicjatywa spotkania i dlatego zapraszam pana radnego oczywiście na to spotkanie. Dziękujemy panu. Tak, ja jeszcze skorzystam nie tylko S12 z tego, że mam chwilę tutaj przy tym. Pojawił się problem tego odwodnienia tego polderu na Walentynowie. Ja miałem tutaj zażartować, że skoro pan Cyrus sobie nie radzi z tym, z przeprowadzaniem odwiertów, z dokumentacją, to jak będą odwierty, ustaleniem gleby pod studium drogi, to może poprosić tamtą firmę, żeby się zajęła. To był taki żart z mojej strony, ja już rozmawiałem z panem Matiewiczem, pan Cyrus z urlopu przychodzi za 3 miesiące, będzie dokumentacja zrobiona i tu apel do Wysokiej Izby, jak nazwać się. Wow. I o zabezpieczenie środków, bo tych środków nie ma, na przeprowadzanie projektu. Państwo się ustosunkują do tego, jak się wypowiedziałem, jeszcze mam jedną sprawę, która nie wiem, czy wynika z niekompetencji tutaj pracowników gminy, z tego co się okazuje, że nie zaniedbało starostwo. Głosowaliśmy nad zmianą puli. Nad zmianą, na nadaniem ulic miejscowości i dorobiła
uchwała Rady Gminy, to Rada Gmina robiła poprzez uchwałę, po konsultacjach, ale jednocześnie pominęliśmy krok, który został jednocześnie zrobiony, żeby nie robić tego, bo wójt mógł zarządzeniem wydzielić miejscowość Walentynów i Stachy. Okazuje się, że teraz informacje do mieszkańców przyszły z Wydziału Ciągów Wieczystych Sądu Rejonowego, które na wniosek starostwa przez wójt zmieniło w księgach wieczystych zapisy i okazuje się, że tam mamy położenie działek, miejscowość Romanów. Ta informacja ze starostwa nie była kompletna, która przyszła do sądu i rzeczywiście ja jako ze swojej strony, jako osoba fizyczna zniosłem sprostowanie. Tutaj z panem kierownikiem rozmawiałem, obiecał mi, że starostwo już pracuje nad poprawą tego, więc moje pytanie, żeby poprosić gminę o pomoc, jest bezzasadne. Ja tylko chciałem spytać, jaki dokument reguluje wydzielenie Walentynowa i Stawek z obszaru ewidencyjnego Romanowa? To kogo jest to pytanie? To nie wiem, kto jest kompetentny, żeby mi na to odpowiedzieć. To jest konkretne pytanie. Jaki dokument, jaki akt prawny reguluje wydzielenie miejscowości Walentynów i Stawki z obszaru ewidencyjnego Romanowa? Pan Markiewicz. Znaczy to tak, mamy obręby i w tych obrębach mamy naniesione miejscowości i mamy załączniki z MSWiA. Jak był robiony system, tam są ustalone granice. Po prostu w starostwie nie nanieśli na czas odpowiednich granic i dlatego nastąpił ten głos. Ja rozumiem, to jest jakiś tam problem, który wynika, ale ja pytam krótko, jaki akt prawny, bo rozumiem, że uchwała była za zmianą nazw ulic w miejscowości Walentynów, w miejscowości Romanów, w miejscowości Stawki, ale kto wydzielił miejscowość Romanów? W uchwale były numery działek pod drogi. Krótkie pytanie, bo nie było zarządzenia pana wójta osobnego i to zarządzenie nie poszło do starostwa. Nie może być zarządzenia. Proszę państwa, myśmy 20 kilka lat temu robili oddzielenie od obrębu geodezyjnego Romanów, tam koniec Paśnic, gdzie sieczki mieszkają. Też był Roman. I to są koszty związane z tym, że geodeci muszą podzielić obręb geodezyjny, wydzielić oddzielnie, tak jak tam w przypadku sieczków tego końca Paśnic było, dołączyć to do obrębu Paśnic i teraz są elektroniczne mapy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Urzędach Wojewódzkich, w Urzędzie Marszałkowskim, w Starostwie Powiatowym i teraz trzeba te mapy wszędzie zmieniać. To są koszty. Jeżeli jest nadana nazwa ulicy, jest miejscowość Walentynów, ulica taka i taka, ale obręb geodezyjny jest Romanów. Tak, panie wójcie, ale my nie mówimy o podziale obszaru obrębu geodezyjnego czy tam ewidencyjnego, bo to jest to samo, Romanowa, bo ten obszar pozostał Romanów i tak jest. Ja mówię tylko o miejscowości Walentynów, o samej miejscowości w obszarze Romanowa. I to zostało tu gdzieś pominięte gdzieś, no bo zmiana ulic w miejscowości Walentynów. Tak jest w uchwale jasno zdecydowane. Uchwała jest zapisana. A gdzie jest ta informacja, że w obszarze Romanów powołuje się to funkcjonowanie miejscowość Walentynów? Mam jeszcze pytanie odnośnie S12, bo kolega wspomniał, żeby zrobić uchwałę intencyjną. Podjąć uchwałę. Przygotować się do rządzić, przygotować. Tylko czy to tak? Po pierwsze, czy nie za wcześnie, skoro kierownik mówi o odwołaniu się od tej, która w pięciu połączeniu siódemki z dwunastką. Ale nie tylko to, bo przez parę lat już też wnioskowali i do marszałka o nową Modzianowską. Też to było, przecież nie ma skomunikowania w tym układzie, co oni pokazali w ogóle nowych rozwiązań, jak połączyć, bo jeżeli zostawią to jak teraz jest, to cały ruch miejski przecież przeniesie się do nas do Stawek i po prostu ta Wieźbicka stanie się ulicą Wieźbicką, a nie trasą. I to samo będzie 37 i południowa obwodnica. Te skrzyżowanie nieszczęsne nadal będzie obłożone. I będziemy pisać, dlaczego generalna, jeżeli na Skaryszewie zrobili nowe węzły nowym śladem, dlaczego nie zrobiono u nas i dlaczego nie zrobiono iść do przodu, zamykając drzwi.
drzwi, bo nie ukrywajmy, ratam się wyleje na gminę Kowara i to jest niepowtarzalne. Rozkład drogowy, jaki nastąpi. Może się cieszymy się, że siódemka ruch zejdzie nam, bo Warszawa odejdzie, ale przyjdzie Łódź do nas powrotem, bo kto będzie jechał starą pasą z Przysuchą, będzie nową i na węźle, bo to ci nie przejdzie z siódemką i rozłoży się na południową Łodzicą. Też to zwiąże i na następne. To dotyczy Ludwinowa, to dotyczy praktycznie wszystkich, praktycznie tu nie ma miejscowości. Dąbrówka Zabłotnia, drogi do jazdy załania się wydłużą. Też się muszą mieszkańcy wypowiedzieć, ponieważ też na tym, zamiast zrobić prawo w kierunku drogi powiatowej robią, kto teraz będzie jechał w kierunku toru, kilometr, wracał się, mieszkanie Dąbrówki nalega 2 kilometry. Mając, dlaczego nie zrobili węzła na południowej ulicy, na ulicy Brzozowej, gdzie zaraz 400 metrów chyba mamy drogę wiedźmińską i to będzie wiadomo, albo Śliwaki, a nie zrobili na Schetynówkę. To wszystko będzie opisane i będzie generalna miała dlaczego w tym miejscu, a nie w tym miejscu. Bo powinny być tak punkty rozłożone, żeby mieszkaniec miał jak najbliżej objechać te tereny, a nie po prostu jadąc tą naszą Schetynówką, będzie jechał kilometr czy półtora do ulicy Brzozowej i wraca się na zabia 3 kilometry. A tu, gdzie mamy wieźbicką, nagle jest majówka, to jest 800 metrów linii prostej, robi się wiatr. No to jest naprawdę, to jest zrobione. To już wstrzymać ruch lokalny. To jest dobrze przebadane. I właśnie po to jest to spotkanie, żeby obronić ten, jeśli miał być południowa droga, żeby obronić, więc to tutaj proszę, to było pierwsze pytanie, no, to co pan kierownik poruszył, to jest ważna sprawa, dlatego w tej chwili nie podejmował tej uchwały intencyjnej. Druga sprawa to jest to, że zauważcie państwo, większość z nas optuje za wariantem jak najbardziej południowym. To już radny z tamtego rejonu, czy sołtys, już nie jest tak zadowolony i mieszkańcy tamci też nie będą zadowoleni. Jak było z miejscowością Kąty, jak miała było podzielenie. Także ja bym się na razie trzymał tą uchwałą intencyjną do chwili wyjaśnienia właśnie tych kwestii sporu. Posłuchajcie państwo, pierwsza rzecz, to o czym mówiłem, dotyczy tego, co usłyszeliśmy na konsultacjach. To mnie osobiście się podobało, że urzędnicy, tak będę nazywał urzędników tam ze stolicy, powiedzieli do mieszkańców ważną rzecz. My pytamy was, zapraszamy was do projektowania. Nie pytali się, czy macie wykształcenie, czy jesteście inżynierami, tylko mówią, zapraszamy was do projektowania. Chcemy poznać wasze nawyki, to co mówił pan kierownik przed chwilą, tak? Wasze zwyczaje komunikacyjne. Ja mówię teraz o tym, padały pytania od mieszkańców. Czy na tym etapie przewidujecie jeszcze jakiś dodatkowy wariant? Czy on może się pojawić? Powiedzieli wyraźnie, że nie. Czyli ja mówię o sytuacji, kiedy podejmujemy ewentualnie uchwałę, no ja mówię o uchwałę, przygotowujemy i głosujemy ją, tak? Ona może być jednomyślna, mogą być za, mogą być przeciw, ale dotyczyłaby tylko i wyłącznie przebiegu, czyli wariantu, szczegóły wskazania na konkretny wariant. Jeżeli powiedzieli, że nie ma możliwości, żeby pojawił się teraz trzeci, bo już nie ma. Załóżmy, że te dwa dotyczą u nas jednego, tak? Bo oni tak powiedzieli, my go będziemy czytać A i C, dobrze mówię? Tak. Będziemy czytać jako jeden. Czyli to wskazanie, o którym ja mówię, mogłoby dotyczyć właśnie tej jednej rzeczy. Te wszystkie ważne szczegóły i kluczowe tak naprawdę dla funkcjonowania naszego samorządu na przyszłość, o czym mówi pan kierownik, to już jest praca urzędu. My to możemy powtórzyć. Ja mówię o tym. I jeszcze jedna rzecz. Mimo, że wrócę do tego, bardzo proszę, żeby na stronie internetowej, tam gdzie urząd zamieścił swoją aktywność, zamieścił załącznik z 15 czerwca w postaci mapy. I nie chciałbym słuchać, że no, jego nie ma, nie mogę go znaleźć i tak dalej. Po prostu, żeby to była kompletna informacja. W tej kwestii dziękuję. Pani Basia, proszę. 15 czerwca 2016 roku. Do pana wójta, mam taką prośbę od mieszkańców. 18 kwietnia był pomiar geodezyjny istniejącego pasa ruchu drogowego w miejscowości Nowoszanek na drodze 251. Został wytyczony ten ślad. Mieszkańcy mieli wczoraj spotkanie na tej drodze, zapoznali się, jak ta droga przebiega i ile każdy mieszkaniec będzie musiał się odsunąć od tej drogi, aby mogła być wybudowana ten proponowany ciąg pieszo-jezdny. Wszyscy wyrazili zgodę na to, że nieodpłatnie przekażą te grunty na rzecz Urzędu Gminy, aby ta droga miała powstać. I prośba od mieszkańców, żeby było kolejne spotkanie z panem projektantem i z panem wójtem, żebyśmy
dalej zaczęli działać, żeby to poszło sprawnie notarialnie, geodezyjnie, aby ta droga była, panie wójcie, w tym roku jednak wybudowana. Bo o to mieszkańcy Karali powiedzieli, że walczyli nie to, że 10 lat, ponad 20 lat. I jeżeli teraz ta droga praktycznie miałaby nie zostać wybudowana, oni byliby bardzo rozczarowani takim zapewnieniem, że ta droga jednak powstanie. Pomimo tego, że tak jak mówię, nie chcą żadnych odszkodowań, rzekają się, chcą swój własny wkład mieć po to, żeby ta droga była wybudowana, a gmina, żeby jak najmniejszym kosztem mogła tą drogę wybudować. Także panie wójcie, chciałbym, aby tutaj była jakaś data z panem projektantem uzgodniona, bo my nie możemy narzucić panu projektantowi, kiedy chcemy wszystko przejechać, tylko jeżeli pan projektant wyznaczy w jak najszybszym czasie, prośba mieszkańców, w jak najszybszym czasie, spotkanie, jeśli jest możliwe, również po godzinie tej 16, tak jak było ostatnio, żeby wszyscy mieszkańcy mogli na to spotkanie dotrzeć, bo też pracują do godziny 17 niektórzy, także prośba, żeby to spotkanie się odbyło w godzinach popołudniowych z panem projektantem, aby wszyscy zainteresowani, którzy mają tam działki, byli obecni na tym spotkaniu. Także poproszę o taką informację. Dobrze, nie ma problemu, spotkanie możemy zrobić z projektantem i oświadczenia, jeżeli mieszkańcy podpiszą, że wyrażają zgodę na przekazanie nieodpłatne gruntów, będą oświadczenia podpisane, uruchomimy geodetów, żeby geodeci wytyczali te działki. Z tym, że panie kierowniku Markiewicz, proszę powiedzieć, jak trwają procedury robienia przygotowania dokumentacji, bo ja nie wiem, czy w tym roku zdąży się przygotować dokumentację. Nie zakładajmy, że się nie zdąży. Miejmy tą nadzieję, że się zdąży, żeby mieszkańcy mieli taką... Dobrze, ale ja proszę pana Markiewicza, żeby powiedział, ponieważ dokumentacji już robiliśmy kilkanaście, a w ogóle kilkadziesiąt gmina robiła, jak to wyglądało w przypadku innych dokumentacji. Znaczy zakładamy, jeżeli wszyscy mają księgi wieczyste założone, no to jest to wariant najbardziej optymistyczny. Geodeta robi wstępny projekt podziału. Na szczęście Matoszany mają miejscowy plan, także to będzie szybciej. To tylko na podstawie miejscowego planu zostanie zrobiony wstępny projekt podziału. To trwa około 3 miesięcy. Następnie to jest wstępny projekt podziału. Następny później jest drugi podział. Wydanie decyzji to jest też około miesiąca. I później po zatwierdzeniu w starostwie następne wypisy i umawiamy się z gminy o przekazanie w formie aktu darowizny na rzecz gminy w ciągu 4 miesięcy, tak? Trudno powiedzieć, ale na razie zakładamy, no trudno powiedzieć, musimy dotrzeć do dokumentu, do każdych ksiąg wieczystych, jakie są zapisy, bo może też będzie miał hipotekę, to się to wszystko wydłuży. Ale podział trwa do pół roku. Przechodźmy łącznie przeniesienie własności. To oczywiście po tym. I jeżeli to mamy już zamknięte, zlecamy mapy do celów projektowych. Mapy w tej chwili do celów projektowych jest od miesiąca do 3, to zależy od uzbrojenia. I później projekt z uzgodnieniami. To też trochę trwa. I później wniosek jest skierowany do starosty i starosta na pozwolenie na. Jeżeli tutaj będzie zgłoszenie, bo to jest ciąg jeszcze jezdny, także zgłoszenie 21 dni. Spotkanie z mieszkańcami, proszę przekazać mieszkańcom. Pan Kłośla, proszę. Ja mam dwa pytania tutaj do pana Markiewicza. Jedno dotyczy na ostatnim posiedzeniu nadzwyczajnym komisji, wszystkich komisji dotyczących relacji ze spotkania pana zastępcy dotyczącej drogi S12 była mieszkanka z Romanowa, pani Marzena Woźnia, która prosiła o interwencję na przeprowadzenie remontu drogi, bo nie mogła wyjechać w ogóle ze swojej posesji do drogi wojewódzkiej. Chciałem się zapytać, kiedy będzie zakończony ten remont? Już w tej chwili trwa. W tej chwili trwa, tak? Ale to przewidziane jest, bo to już trwa od 2 tygodni. Każdy wykonawca nie wyjdzie w błoto, tylko czeka aż obeschło. W tej chwili droga jest podnoszona żwirem. Drugie pytanie do pana zastępcy. Chciałem się zapytać, jaki jest status rozwiązania problemu drogi na miejscowości Majówka. Szanowni Państwo, tak jak i rozmawialiśmy na komisji rewizyjnej, z tego co wiem, zresztą i pan przewodniczący, i pan kierownik,
byli u Państwa mieszkańcy z części właśnie majówki, którzy się nie zgadzają na tworzenie, na projektowanie i budowy tej nowego śladu drogi na majówce. Robi się bardzo poważny wątek. Ja bym tu proponował spotkanie z mieszkańcami, zebrać się po prostu wytłumaczyć, bo jedna część mieszkańców chce tą drogę, a drudzy tej drogi nie chcą. Także myślę, że to jest podstawa rozpoczęcia dyskusji z mieszkańcami, wysłuchania i wytłumaczenia, jakie są możliwości, bo to, że my teraz zlecimy projektowanie, a później będą problemy, oczywiście później wypłaty, odszkodowania i tak dalej, to nic to nie da. Uważam, że podstawowa rzecz to jest spotkanie z mieszkańcami i przekazanie ich tym podstawowej rzeczy. Panie Radny, jeżeli mogę. Dobrze, że się stało, że decyzje nie zostały uruchomione. Każdy z nas otrzymał S12. Jeżeli zapadną decyzje, że w zasadzie wybrane wariant S12 i wiatr będzie na ulicy Brzozowej, to należałoby, żeby gmina wykonała projekt i robiąc do tego wiaduktu dokumentację i wtedy albo wybrać nowym śladem, tą robienie tej drogi, albo przejść przez starym śladem, ale to się nam wydłuża. Nie będzie, jeżeli byśmy poszli ten nowy ślad, to mamy 800 metrów i trzeba wydawać decyzje środowiskowe. Jeżeli przekroczymy kilometr, z automatu wpadamy w tryb wydania decyzji środowiskowej, bo przekraczać to kilometr. To nam się wydłuża. Czyli wtedy nie może być po prostu zawarcie umowy jednorocznej, tylko musi być kilkuletni. Czyli nam musiałby nastąpić zmianę w UPF-ie i znaleźć środki na odszkodowania. I w tej chwili moim zdaniem będziemy się wstrzymać do czasu, tak jak już podejmowali decyzję z różnego rozstrzygnięcia z Murawską, tak jak była budowana droga Dąbrowska, też dobrze, żeśmy nie wybudowali w całości, tylko po prostu trzymajmy się, w jakim kierunku pójdą wybory losu S12, bo to będzie kluczowo, bo moim zdaniem powinniśmy wtedy, jak już wybiorą i będzie wiaduk na ulicy Brodowej, to powinniśmy już połączyć się w wiaduk z Wierzbicką, ale też byśmy mieć wiedzę, czy będą rondo, czy będą ślimaki, no bo to ma znaczenie. Bo ja bym wolał odczekać ten rok czasu. Na razie jak i tak mieszkańcy jeżdżą, remontujemy, bo już od podziału będzie już równiarka, a decyzje kluczowe, bo to są zobowiązania. No, jakbyśmy nie były, tu się normalnie w sposób drogi się nie da dobrać, tylko musi być spec ustawa, no bo nie mamy własności i nie mamy szerokości. Ale jeżeli S12 nam wprowadzi rewolucję całego układu komunikacyjnego lokalnego, to trzymajmy się, bo nikt z nas nie wie, bo jeżeli wiaduktów nie będzie, no to po co robić do wiaduktów kilometr, to zrobimy tylko 400 metrów. A każde 400 metrów to są pieniądze na odszkodowania. Bardzo jest w tej chwili, jest bardzo dużo jest pytań i negatywów, żeby po prostu podjąć w tej chwili decyzję, bo gdybyśmy mieli naprawdę harmonię pieniędzy na odszkodowania i mamy tam miniony w kącie, nie ma problemu, uruchamiamy, płacimy i nie ma, a po prostu my nie mamy tych środków. Trzeba naprawdę wszystko rozważyć za i przeciw. Panie Piotrze, ale mówimy tutaj o majówce czy o Parnicach? Czy mówimy o jednym i o drugim? O jednym i o drugim. To co byśmy nie zrobili, to... A czy jest możliwość teraz przeprowadzenia tym śladem, co był obecnie? Nie mamy własności, panie radny, sąd nie da nam własności, nie możemy nic zrobić. Możemy tylko remontować. Tylko remontować, tak? Do 2020 roku. I remont będzie przeprowadzony tej drogi. Tak, a to jadło będzie już chodziła równiarka. Rozpoczynamy... To czyli propozycja urzędu teraz wyjścia z tej patowej sytuacji to jest czekanie do decyzji odnośnie... No to wybór wariatowy kluczowe rzeczy, bo możemy zaprojektować i po prostu to będzie niefunkcjonalne. Dobrze, to pan zastępca Górski mówił, żeby zaproponować spotkanie z mieszkańcami, bo tam powstał konflikt. W jakim celu to będzie przekazanie tego, co tu pan kierownik przekazał? No uważam, że to jest rola też pana radnego, jest to żart. No bo jedni chcą, drudzy nie chcą. Ja ze swoimi mieszkańcami rozmawiałem z majówki i mają takie. Byli u nas, powiedzieli, że nie chcą, żeby jeżeli robić, to robić starym śladem. No tak. Pan Gabriel, co to tak było? Tak, tak było. Ale była delegacja.
na tej drodze możemy tylko użyć specjalistów. Urzędnie daje zobowiązanie. Panie Piotrze, a co teraz kwestia tam jest paźń? Bo tam jest za Majówką, jest obręb paźniczy. Czy tamta droga jest regulowana? Jeszcze nie. Jeszcze nie, tak? Jeszcze nie. Nie. Mam pytanie, panie wójcie, bo pan kierownik mówi, że w poniedziałek pójdzie równiarka, prawda? Jak w poniedziałek podają deszcz cały tydzień. I czy, bo miało być w piątek, bo na tych drogach gruntowych faktycznie jest fatalnie. Fatalnie. Jeżeli pójdzie w poniedziałek ta równiarka, no to już. Jeżeli spadnie, to jeszcze będzie zauważony deszcz, to można zrobić przerwę i odsunąć w czasie. Tak, ale czy miało być w czwartek, piątek, bo firma prosiła jeszcze z jakichś tam względów. Długoterminowej prognozie pogody na sobotę, niedzielę jest piękna pogoda, na tych jeszcze poniedziałek. Dziękuję, żeby deszczu spadło jak najwięcej, żeby później porównać. Dziękuję, pan Wiesław Kłaniewski. Pan pięta. Mam pytanie do pana Wójta. Na komisji budżetowej rozmawialiśmy o środkach potrzebnych na remont świetlicy, remizy w Słowacnicach. Pan Wójt powiedział, że nie można wykonać tego chodnika, bo jest 40 metrów w granicach Radomia. Czy były jakieś prowadzone rozmowy z Radomiem, czy Radom robi nam jakieś problemy, żeby tam nie zaprojektować, nie zrobić tego chodnika, to jest 40 metrów? Znaczy to jest tak, projekt trwa, w tej chwili wystąpiliśmy do NZDK o wycinkę drzew, skierowali list intencyjny, wszystko na nas, kierujemy pismo do głównego, tam mamy takie stanowisko, Radomia Główny Przyrody, który opiniuje wycinkę drzew, bo mamy kolizję wysokości tego pasa, żeby to było przejrzyste i już, nie wiem, umawiamy się na wizytę od pana Kryszczaka, o zgodę i będziemy tutaj na sesji szykować porozumienie i żeby to dokończyć, tak żeby po prostu fundacja była przygotowana kompleksowo, żeby nie pozwolić, żeby tak zaprojektować, żeby po prostu było tutaj coś niebezpieczne dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Zamykam sesję. Państwu dziękuję za przybycie.